Słuchajcie, to w tych cudownych nastrojach jest mi bardzo miło przywitać Przemka Staronia. Prawda? Tutaj dzwonią fanfary. Przemka Staronia, jeżeli ktoś by nie kojarzył, to w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale powiem. Nauczyciel roku, pedagog, psycholog, czarodziej edukacji, piewca, mam wrażenie, dobrej nowiny, jeżeli chodzi o zmiany, mam nadzieję jakieś, jeżeli chodzi o tę edukację. Będę miał dzisiaj przyjemność z tobą rozmawiać. Bardzo miło mi cię spotkać i bardzo miło mi cię widzieć u mnie na webinarze, w podcaście. No Marcinie, ja również powiem szczerze, że się bardzo z tego cieszę. To jest naprawdę super sprawa móc w ogóle w końcu cię poznać, choć jakby w sensie, wiesz, wiadomo, że przez szklany ekran, ale jednak. I jaram się strasznie tą rozmową z różnych powodów. Natomiast chciałbym też rzec, że witam oczywiście wszystkich tutaj zgromadzonych w ten wieczór świąteczny i bardzo się cieszę, że wybraliście oglądanie i słuchanie nas, a nie telewizji. To jest naprawdę super. To szczególnie jednego programu w telewizji. W każdym razie, będzie dzisiaj bez lania wody, myślę. Porozmawiamy sobie o polskiej edukacji, ale też w kontekście tematu maski męskości, bo będę chciał cię zapytać trochę o facetów, ale też będę chciał cię zapytać o chłopców, dlatego że myślę, że będziemy też mogli pogadać o wychowaniu, o tym, do czego się wychowujemy. Ja tylko powiem, bo zawsze o tym zapominam, że jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do Przemka, to bardzo was proszę, żebyście zadawali je na czacie. Ja postaram się w miarę możliwości je czytywać cały czas. Oczywiście moja podzielność uwagi jest taka, że jak gotuję jajko, to gotuję jajko, ale będę się starał tutaj czytać w jednym czasie i słuchać Przemka i wrzucać czasami te pytania. Na przykład tu Filip mówi, że wolimy być tutaj niż w szkole na przykład. To jest dobre. Ja też, Filip. No właśnie. I to jest dobry początek w sumie, bo, no bo bardzo bym chciał z tobą dzisiaj porozmawiać o szkole. I to jest tak, i to moje, takie moje pierwsze pytanie jest takie może dosyć ogólne, ale... Przemek, czy w ogóle nam szkoła jest dzisiaj potrzebna? Rozumiem, że nie lejemy wody, zdecydowanie. Nie lejemy, ja lecimy po całości, jest już po dobranocce, więc możemy mówić otwarcie. Ja wcześniej mam wrażenie, że nie jest potrzebna w ogóle, przynajmniej w takim kształcie, w jakim jest obecnie. Bo prawda jest taka, że wiesz, rzeczywistość się zmienia i jedną z największych mądrości życia jest umieć rozpoznać, co powinniśmy zachować, czyli conserve, i tutaj się kłania słowo konserwatyzm, a co powinniśmy pchać do przodu i rozwijać, progress, czyli progresywizm, człowiek, który skuma, co powinno podlegać konserwatyzmowi, a co progresywizmowi w jego życiu, jest człowiekiem naprawdę mega mądrym. I mam takie wrażenie, że wszystko się opiera na tym, żeby tak nieustannie automonitorować, czy rzeczy, które na przykład do tej pory zaspokajały potrzeby moje, czy w ogóle dajmy na to jakiegoś grona większego społeczeństwa, czy one dalej to robią. To jest trochę jak, wiesz, jak z tym słynnym przykładem o kobiecie, która piekła ciasto w takiej za małej blaszce i mąż nie kumał w ogóle, dlaczego to robi, i ona powiedziała, że to jest tradycja rodzinna, poszedł do teściowej, ona powiedziała, że zawsze tak no się piekło i w końcu on się udał do babci tej swojej żony i zapytał w ogóle, czy ona wie. No i ona w końcu sobie przypomniała, że no tak, moja mama miała po prostu taką bardzo małą kuchnię z bardzo małym piecem i dlatego się piekło ciasta w małych blaszkach. Czyli mówiąc krótko, coś w pewnym momencie miało sens, miało znaczenie, spełniało potrzeby, jakkolwiek to nazwać, i super. Natomiast no zdecydowanie zostało nie wiadomo po co, jako nieprzemyślana, bezrefleksyjnie tradycja. No i chyba to nie o to chodzi. I podobnie mam wrażenie ze szkołą. Ale wiesz, a w tym przykładzie jest jeszcze jedno wrażenie ukryte przesłanie, że my nie pytamy dlaczego, nie? Bo ten facet z tego przykładu to jest taki dobry poszukiwacz, mam wrażenie. Czyli on pyta dlaczego i nie przystaje na odpowiedzi w stylu, bo zawsze tak było. Zdecydowanie tak. Tak, to jest w ogóle coś, co bardzo mi się kojarzy na przykład, nie wiem, z Białym Przysięgłym numer 8 z filmu 12 Gniewnych Ludzi. To jest taki ziomek, który naprawdę bardzo wielu moich uczniów, bardzo wielu moich uczennic inspiruje, inspirował i podejrzewam inspirować będzie.
który po prostu, jak się dowiedział o tym, że wszyscy są za tym, że facet no, zabił ojca, to on mówi, ja nie jestem pewien. I jakby w wyniku tego właśnie jego stwierdzenia w ogóle dostajemy jeden z najlepszych filmów wszechczasów. Więc mam takie wrażenie, że ten facet z tej przypowieści, anegdoty, jakkolwiek nazwać, on dokładnie ma tą samą postawę. Ja chcę wiedzieć dlaczego. Ja chcę o tym porozmawiać. Ja się nie zadowalam jakimiś hasełkami. I tyle. To wiesz, to zacznijmy trochę od odwrotnej strony, bo zazwyczaj mam wrażenie, że jak się... To, kojarzysz Kena Robinsona? Mój mistrz. Ja uwielbiam go po prostu. To jest w ogóle, jak ktoś nie widział, mam wrażenie, że to pewnie już większość widziała, bo to chyba najwięcej odsłonić na TEDxie, ale jeżeli ktoś nie widział jeszcze Kena Robinsona, jak Ken od Barbie, Robinson od Piętaszka, to niech sobie ci pisze. To Robinson mówi o szkołach, które zawijają kreatywność. On też we wstępie tego wystąpienia mówi, że jak zaczyna mówić o szkole, to zazwyczaj budzi to ogromne emocje we wszystkich z nas, bo każdy ma z nią związane jakieś silne emocje. I wiesz co, i zazwyczaj to są emocje nieprzyjemne. To ja spróbuję odwrotnie, bo mówisz, że jest właśnie coś, co jest złego i coś, co jest pozytywnego. To co uważasz, że jest pozytywnego w tej szkole i moglibyśmy zostawić? To będzie brzmiało bardzo paradoksalnie i sprzecznie, ale paradoksalnie najbardziej w tym wszystkim pozytywna jest szkoła. Budynek. Chodzi ci o mój budynek? Czy to jest bardzo dobry kierunek myślenia. Wiesz, dyplomatycznie, że się odpowiedział. Nie, wiesz, to po prostu słowo szkoła ma tak niesamowicie szerokie pole semantyczne, że ja bardzo często podkreślam, że w zależności od tego, co mamy w głowie, kiedy myślimy o szkole, no to po prostu tak jest potem efekt. Dla mnie szkoła to może być zarówno budynek, to może być zarówno społeczność, jak i to może być system. Więc siłą rzeczy szkoła właśnie jako społeczność, miejsce wykuwania się relacji, no to jest cały czas coś, co mam wrażenie trzyma ten system, szkoła jako system jeszcze, tak? To jest jakby de facto to. I kiedy zaczęła się pandemia, zaczęła się edukacja zdalna, to był wielki szok. Dlaczego w ogóle ta edukacja zdalna jest tak jakby traktowana negatywnie? No dlatego, że zostawiono... esencję szkoły jako systemu, a zabrano to, co jest właśnie w szkole najważniejsze, czyli szkołę w rozumieniu społeczności, relacji i tak dalej. To jakby to nie miało prawa się udać po prostu, nie? Bo to jest jakby najbardziej clue, relacje właśnie. W związku z tym... Trochę podobnie do biznesu, nie? Bo w biznesie też tak jest, że część ludzi bardzo tęskni za tym, żeby mieć relacje, chociaż część uczniów nie narzeka z tego, co słyszę. Oczywiście. No nie, wiesz Marcin, no, prawda jest taka, że nie narzeka, dlatego że no, tak jak zresztą wszystko, zdalność siłą rzeczy no, przyniosła pewne wyzwania, ja bym to tak ujął. I teraz jeżeli ktoś na przykład w tych wyzwaniach odkrył pole dla siebie, no to on z tej pandemii edukacji zdalnej wyszedł niesamowicie wzmocniony, bo zobaczył na przykład, że może zupełnie inaczej sobie zarządzać czasem, że pewne rzeczy, na które poświęcał właśnie tego czasu mnóstwo, nagle może załatwić błyskawicznie i tak dalej. Natomiast siłą rzeczy, co innego jest, kiedy właśnie jest to człowiek świadomy, no a co innego, kiedy jest to po prostu dziecko, które jest, powiedzmy, wydawałoby się w rękach mądrych dorosłych, ale okazuje się, że chyba niekoniecznie, przynajmniej patrząc na stery naszej edukacji w tym kraju. I mam wrażenie, że ta edukacja zdalna, ona w dużej mierze udała się, że tak powiem, tam i zostało odkryte w niej dużo pozytywnego, gdzie byli mądrzy dorośli tak bezpośrednio, rodzice, nauczyciele i tak dalej. Jeżeli dziecko nie miało szczęścia, co jest w ogóle skandaliczne, że w edukacji, która no w zasadzie w pewnym sensie jest synonimem równości, że w tej edukacji po prostu znowu kolejna rzecz została no, potraktowana jako kwestia szczęścia. Więc jeżeli dziecko nie miało szczęścia i nie ma go w postaci mądrych towarzyszy drogi dorosłych, no to dla niego często ta po prostu edukacja zdalna to była farsa. No, taka jest prawda. No to ciekawe, co mówisz, bo to w zasadzie mówisz o tej
takiej przestrzeni, o kulturze, można powiedzieć, spotykania się, bliskości jakiejś między sobą. A co z ludźmi? Jak, mam na myśli nauczycieli. Kim są dzisiejsi nauczyciele, jak patrzysz na tą szkołę? Wiesz co, no jeżeli sobie już ustaliliśmy, że w szkole najważniejsza jest społeczność, czyli ten pierwiastek ludzki, a co nie jest żadnym właśnie paradoksalnie laniem wody, bo to udowadniają różne nauki, od neurobiologii po socjologię, to można przeczytać w podręcznikach psychoterapii i poradnictwa, że jakakolwiek zmiana de facto dokonuje się tylko i wyłącznie w relacji, która jest pewnego rodzaju więzią. Więc jeżeli no, dotyczy to młodych ludzi, to dlaczego miałoby nie dotyczyć tych, można powiedzieć, trochę wcześniej urodzonych ludzi, którzy z nimi no, te relacje tworzą. I to jest tak samo tutaj. Polski nauczyciel systemowo, powiem szczerze, jest w fatalnej sytuacji, pozycji, jeżeli tak to mogę ująć, dlatego że na to się składa kilka czynników. On od lat jest traktowany jako rzemieślnik, który ma przyjść i który nie ma prawa pyskować, dyskutować, narzekać i tak dalej. A ostatnie lata to po prostu jeszcze mocniej z roku na rok tak naprawdę widać takie pogłębienie tego. Jest to ktoś, kto jest systemowo pogardzany, poniżany i jest przedmiotem nieustannej tak naprawdę spirali przemocy. No i siłą rzeczy taki ktoś takiemu komuś znaczy oczekuje się od niego, że on będzie w ogóle jak najlepiej przygotowywał dzieciaki. Dlatego też pod względem systemowym pozycja polskiego nauczyciela, polskiej nauczycielki jest fatalna. Wiele osób ma takie poczucie, takie, które niekoniecznie się jakby zagłębiają właśnie w to, ma takie poczucie, że to jest problem nauczycieli. Nie, to jest problem nas wszystkich, bo przyszłość naszych dzieci jest nabudowana na teraźniejszości nauczycieli. Natomiast w rozumieniu niesystemowym nauczyciel wciąż jest osobą jedną z najważniejszych dla młodego człowieka, jest jedną z osób znaczących, nawet jeżeli no, kojarzy się jak powiedzmy negatywnie w różnych sytuacjach, to nie zmienia to faktu, że jest osobą znaczącą bardzo. To raz, a dwa, ten nauczyciel i ta nauczycielka chcą robić to, co robią, właśnie ze względu na relacje. Ja naprawdę rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi, którzy pracują w szkole polskiej i mówią, że tak naprawdę w zasadzie są w tej szkole z powodu dzieci. Więc relacje trzymają i to też się można powiedzieć sprawdza. No to jest w ogóle pewien, ja mam wrażenie, że to jest pewien paradoks. Ja wiesz, ja jestem pedagogiem z wykształcenia, więc to też jest dla mnie, chociaż pedagogiem osób dorosłych, andragogiem, więc to też jest trochę tak, że ta pedagogika była mi dana, szkolna. Ja też miałem tą przyjemność prowadzenia różnych zajęć z dzieciakami w ogóle na studiach. Pamiętam kiedyś moją znajomą, która wychodząc z jednej ze szkół powiedziała, że szkoła to jest system więzienny. Tak. To mnie strasznie uderzyło wtedy, pamiętam, ale jak się zacząłem zastanawiać nad tym, jak ta szkoła funkcjonowała, ta, w której byliśmy, no. To była po prostu rzeczywiście, no, ja się rzeczywiście czułem trochę, jakbym oglądał jakiś film związany z, się śmieję, ale to nie jest śmieszne, związany z jakąś totalną degradacją w ogóle właśnie tych relacji przemocy w szkole, ścierania się sił i tak dalej. No wiesz co, ja tutaj tak jak to powiedziałeś, to w ogóle się bardzo ucieszyłem, że użyłeś tego określenia, bo mam taką nadzieję, że uda mi się pokazać to w taki sposób bardzo poglądowy, jeżeli odnajdę tego człowieka, o którym myślę, mianowicie Michela Foucault, bo ja nie ukrywam, że ja od lat mam takie poczucie, ale chyba Michel Foucault niestety poszedł się w tej chwili, nie wiem co zaczął robić, bo ja tu mam różne formy, że tak powiem, filozofów, to akurat są takie, o, jakby pacynki, nawet nie pacynki, tylko takie przezrenie, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie chodzi o to po prostu, że Michel Foucault chyba poszedł odpoczywać. On doskonale opisał właśnie, można powiedzieć, instytucję, w której istotą jest władza. No i jakby nie patrzeć, szkoła jest jednym z po prostu z najbardziej wyraźnych tego, nie wiem nawet jak to powiedzieć, czy symboli, czy czego, no ale po prostu jest, podlega tym wszystkim zasadom, o których właśnie pisał Michel Foucault. I dlatego, jeżeli ktoś mówi, że ona jest więzieniem,
no to ja się pod tym podpisuję całkowicie. Ja nie mówię, że szkoła w rozumieniu obowiązku szkolnego jest niepotrzebna, bo ona z różnych powodów jest potrzebna, natomiast ona mogłaby zupełnie inaczej wyglądać, nie jak więzienie. Ale z drugiej strony, wiesz, Marcin, myślę sobie, że jeżeli my jako społeczeństwo godzimy się na relacje więzienne cały czas i to widać w różnych obszarach naszego życia, no to, to ja się nie dziwię, bo w końcu to społeczeństwo jest wytworzone ze szkoły, która jest więzieniem. I to jest taka nieustannie, wiesz, kręcąca się spirala. No wiesz, bo raczej ja w ogóle myślę sobie, jak dzisiaj tak sobie myślałem o tej naszej dzisiejszej rozmowie, to jeszcze mi się jedno pytanie pojawiło związane z takim, wiesz, ścieraniem się trochę pomiędzy... zacząłem się zastanawiać nad tym, kto właściwie ma decydować o tym, co jest w szkole. Bo na przykład moja córka chodzi do prywatnej szkoły i zacząłem się zastanawiać, że czasami rodzice mają tak duży wpływ na tą szkołę, chociaż nie mają zielonego pojęcia na temat tego, jak powinna wyglądać edukacja. Ta ich wiedza jest, no przecież oni niekoniecznie są osobami, które są pedagogami albo psychologami, albo prawda, osobami, nie wiem, zajmującymi się edukacją. Z drugiej strony mamy ministrów, którzy kierują się często politycznie, z trzeciej strony mamy nauczycieli, którzy no właśnie, którzy to jest pytanie, tak? Bo to też mówisz o tym, że to są ludzie, którzy też są bardzo mocno obciążeni. Ja mam wrażenie, że też tam jest pewna szarość, bo też czasami są to osoby, które trafiają do tej szkoły i nie są pasjonatami tego, co robią, oczywiście, a czasami tylko ta pasja ich trzyma. Właściwie kto powinien decydować o tym, co powinno być w szkole w związku z tym? Kto powinien wyznaczać kierunek tego wszystkiego? Ja może zapytam w ten sposób. Jakbyśmy mieszkali w kraju, w którym jest elektrownia atomowa, to co jakby moglibyśmy mieć, co dawałoby nam spokój, gdyby kto tą elektrownią atomową kierował? Zarządzał nią. Ja oczywiście bym powiedział, że naukowcy, którzy się na tym znają, a nie ktoś był na przykład w szkole zawodowej. No właśnie, znaczy, i to jest jakby fundamentalna sprawa. Ja tego w ogóle nie zapomnę z serialu Czarnobyl, jak wybitna fizyczka jądrowa poszła do kolesia, który no, był reprezentantem władzy i to on decydował. I ona mówi, że ona jest ekspertką, więc jakby posłuchajcie jej i w ogóle innych ekspertów. I mówi, że pan, zanim został pan tutaj kierownikiem, był tam, no nie wiem, co ona wymieniła, jakimś szewcem, tak? Z całym szacunkiem do szewców. Mój dziadek był szewcem, świetna sprawa, no ale jakby mój dziadek nie aspirował do kierowania elektrownią atomową. No i on wtedy powiedział jasno, no właśnie, ma pani tutaj rację, byłem, zanim zostałem kierownikiem. I tu znowu wracamy do Michela Foucault i w ogóle tego, że my jesteśmy społeczeństwem patriarchalnym, w którym fundamentalna jest relacja władzy i to, co ta władza robi z człowiekiem. Harari, który jest no, jednym z największych intelektualistów świata, w jednej ze swoich książek on robi taką doskonałą analizę władzy i pokazuje, dlaczego ona jest czymś tak niebezpiecznym. Więc jakby ja powiem w ten sposób, że po pierwsze, każdą rzeczą powinni zarządzać ludzie, którzy się znają na niej. I to jest w ogóle fundament. Natomiast po drugie, no pamiętajmy o tym też, że ludzie mają, wiadomo, różne motywacje, różne ambicje i tak dalej. W związku z tym nie czarujmy się, powinny być takie mechanizmy kontrolne, takie intra, jeżeli chodzi o różne instytucje, które nie będą umożliwiały zdominowania na przykład przez jednego człowieka właśnie jakiejś, nie wiem, narracji, strategii w ogóle działania jakiejś instytucji i tak dalej. To jest bardzo ważna sprawa. Dlatego też, wiesz, no, ja od lat jestem przekonany, że zresztą to wyraziłem, kiedy zostałem nauczycielem roku i zaprosiłem wszystkich na scenę. Zwróć uwagę na to, że to było jakby, to był taki przekaz, chodźcie tu wszyscy do mnie. Wymieniłem wszystkich z szacunku i też, żeby pokazać, że wspólnota, a co zostało jakby podchwycone przez media i to wcale nie tylko prawicowe, nazwijmy to. Tak samo media liberalne. Kluczowa rzecz. Powiedział, że zaprasza na scenę też partnera. Więc zobacz też, w jakim my żyjemy społeczeństwie. W takim społeczeństwie, które
no w jakimś sensie być może rzeczywiście często, to tak ogólnie mówię o społeczeństwie, jest średnio zainteresowane tym, co jest mądre i dobre i rzetelne i skuteczne, bo my po prostu cały czas jesteśmy zanurzeni w takiej bali klikalności. Natomiast ja od lat powtarzam, że tylko wspólnie, tylko z ludźmi, którzy się znają, w rozumieniu takiej Komisji Edukacji Narodowej, a nie jakiegoś delegata partyjnego, który ma tyle wspólnego z edukacją, co nie wiem, ja po prostu ze skokami na bungee, nie? Słuchaj, ale to w ogóle, bo jesteśmy w pół godziny i można by było teraz popełnić rytualne seppuku nas słuchając, w związku z tym, w jaką stronę zmierza edukacja, jest dla nas jakakolwiek nadzieja? Ależ oczywiście. No to dawno. Nie? Zbalansujmy to teraz emocjonalnie, bo raczej teraz... Ale rzeczywiście, to w ogóle wiesz, ja, znaczy, no. Ja zawsze mówię w ten sposób, że ja jestem takim człowiekiem, który jakby porówno traktuje każdą część rzeczywistości, to znaczy zarówno opisywanie, jak i wyjaśnianie, jak i powiedzmy zachęcanie do zmiany i tak dalej. Więc na pytania, w których wiesz, no, pytasz o po prostu o te rzeczy takie może niełatwe, no siłą rzeczy te odpowiedzi są niełatwe. Natomiast jeżeli rzeczywiście pytasz o to, co jest takie w ogóle super, czyli nadzieja, a mój drogi, to tutaj ja mogę powiedzieć jasno, ta nadzieja leje się strumieniami i to nie jest lanie wody. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj tylko odpowiem jeszcze Annie, że po prostu to jest w ogóle też sztuka, żeby opisywać zjawiska na poziomie makro, a jednocześnie rozumieć, że jakby na poziomie mikro to różnie wygląda. I to jest właśnie odpowiedź też na twoje pytanie, bo kiedy tak pojedziesz sobie w różne miejsca, naprawdę, zobaczysz fantastycznych nauczycieli, nauczycielki. Ja ostatnio byłem w takiej szkole, którą mianowałem czwartą szkołą magii i czarodziejstwa w Europie, czyli w szkole uśmiechu pod dowództwem Kuby Tylmana. No ta szkoła jest po prostu, w ogóle ja mógłbym o niej serio mówić godzinami. Szkoła publiczna, w której jest pokazane, że wiele rzeczy naprawdę można, jeżeli ma się świadomość, jeżeli się rzeczywiście chce. W tej szkole jest hodowana wiewiórka, no w ogóle tam są po prostu sala kinowa. Dostałem od Kuby też takiego, proszę, misia Mozarta, który jak nakręcisz w ogóle, to on zaczyna po prostu, o, możesz tak uczyć muzyki, jak misiu wyśpiewa po prostu Mozarta, nie? Można? Można, a nie tylko śpiewać ładnie, o 3 plus, bo brzydko zaśpiewałeś. Jakby chodzi o to, że takich miejsc jest bardzo dużo. Jeżeli się popatrzy na nauczycieli, którzy naprawdę nieustannie publikują w swoich socialach, tych kont jest już w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo sporo, no to widać, że kurczę, no w ogóle super. Tylko jest jedna fundamentalna sprawa, cały czas to podkreślam. Tu chodzi o to, że wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy masz szczęście. Jak masz szczęście trafić do szkoły, która jest świetnie zarządzana, która ma bardzo, bardzo po prostu, no nie wiem, no mega atmosferę, społeczność, czy to jest szkoła uśmiechu, czy jedna z wielu budzących się szkół, które no tutaj promuje ten ruch Marzena Żylińska, jest jego twórczynią. Jakby, jak masz szczęście, to trafiasz, a jak nie masz szczęścia, to nie trafiasz. A ja cały czas to powtarzam, edukacja jest synonimem równości. I to chodzi tylko o to, żeby nie było czegoś takiego, że jeżeli nie masz szczęścia, to sorry, po prostu trafiasz do jakiegoś bardzo niefajnego miejsca. I w tym sensie system jest totalnie niewydolny, bo on powinien każdemu dziecku dawać takie poczucie, że kurczę, no masz po prostu tutaj to, czego potrzebujesz. I tyle. Natomiast to jest faktem, że... I tak, nie, spoko. Tu też Ela bardzo fajnie pisze, że gdyby tak naprawdę jakby, gdyby było spoko, gdyby było fajnie, no to rzeczywiście nie byłoby tak wielu różnic i różnych inicjatyw. Ela tutaj wymienia Tomek Tokarz, Budząca się szkoła i tak dalej. Nie byłoby ruchu Wolna szkoła, więc jakby chociażby funkcjonowanie tego pokazuje, jak bardzo my na szczęście coraz bardziej jesteśmy świadomi, że to nie działa tak, jak trzeba. To jest w ogóle takie w sumie przykre, co mówisz, bo szczęście jest czymś, co w dużej, czy w części przynajmniej, bo pewnie w dużej mierze nie zależy od nas.
Tak, no dokładnie i to jest jakby, znaczy w sensie wiadomo, że tutaj szczęście, ja tu oczywiście mam Felix Felicis z Harry'ego Pottera i zresztą no oczywiście w swoich książkach tutaj tłumaczę, czym jest szczęście w różnym rozumieniu i gdzie możemy mieć, no jakby nie patrzeć, możliwość zarządzania nim. Tylko, że właśnie problem jest taki, że niestety, ale w przypadku tym, o którym my mówimy, czyli szkoły, mamy do czynienia z tą najgorszą kategorią szczęścia, w ogóle od nas niezależną, czyli szczęście jako fart, szczęście jako fortuna. Jak nie masz farta, no to sorry. To jest problem. Tak nie może być. To jest tak samo, wiesz, jakbyśmy powiedzieli sobie, że aha, to jak granie masz szczęście, to w twoim mieście jest lekarz, który jest w stanie wyleczyć ci, nie wiem, zapalenie wyrostka robaczkowego. A jak nie masz szczęścia, to nie. Czy tam, nie wiem, w twoim mieście, czy jakoś tak powiedzmy w pobliżu. No kurde, tak być nie może. Ja jeszcze tylko dodam, że, bo tutaj właśnie fantastyczne komentarze się pojawiają, szkoła w chmurze, no w której ja pracuję, więc to jest w ogóle, będę chwalił pod niebiosa, ale też właśnie naprawdę są takie, no chociażby plan daltoński, ani Roberta Sowińskich, ja mógłbym wymieniać, wymieniać, wymieniać i jakby to są wszystkie te jaskółki i one coraz bardziej synergicznie jakby to się wszystko zazębia i tworzy się z tego petarda i ja jestem No przekonany, że właśnie. to już jest. No to powiedz mi, no bo pewnie każdy z nas kojarzy tę szkołę z taką tradycyjną polską szkołą. Ja przynajmniej taką pamiętam, że szedłem do szkoły, miałem nauczycieli różnych, fajnych, niefajnych, musiałem się wszystkiego uczyć. Zabawa się zaczynała na przerwie w większości No. przypadków lub po szkole. Na boisku. Jaka jest alternatywa dzisiaj dla tego, co się dzieje w polskiej szkole? To, bo mówisz o pewnych pierwiastkach, mówisz o pewnych jaskółkach. Jest coś takiego, co się pojawia, co myślisz, że może być przeciwwagą dla tego, co się dzieje? Ale słuchaj, oczywiście, i to jest w ogóle bardzo ważne, że ja cały czas jakby to podkreślam, kiedy mówimy o, w sensie wprost pytamy o rzeczy dobre, no to ja mówię, hu-hu, jest tego dużo i to są w ogóle jakby wielopoziomowe możliwości. Bo to jest tak, że po pierwsze, sama świadomość na przykład rodzica, to już jest w ogóle wielka szansa dla dziecka, bo jeżeli rodzic jest świadomy, że dziecko chodzi do publicznej szkoły, nie ma za bardzo możliwości, żeby przenieść, ale jest jakby świadomy, wie jakby co, jak nie powinno wyglądać, to ten rodzic jakby tworzy taką przestrzeń, która rzeczywiście będzie siłą rzeczy no, sprzyjała. I to jest w ogóle wielka szansa. Świadomość rodziców, ja to też pokazuję często rodzicom, jakby w waszych rękach jest potężna moc, tak? O, ja tu na przykład mam takie dwie książki, które uczą fizyki, chemii oraz historii za pomocą klocków Lego. Rodzic, który na przykład dziecku podsyła takie rzeczy i tak dalej, jakby wiesz, to jest takie rozcieńczenie słonej wody słodką. I teraz to jest jeden kierunek. Drugi kierunek to jest taki, że no, mamy siłą rzeczy teraz w prawie ułatwienie. Dziecko w ogóle przychodzi na edukację domową i ta edukacja domowa no, jest oczywiście wyzwaniem niejednokrotnie, natomiast są takie perdardy, że tak powiem, czyli na przykład szkoła w chmurze, które bardzo w tym wspierają, tak? Bo w szkole w chmurze masz po prostu przygotowaną całą, wszystko, co dotyczy podstawy programowej i tylko tego, a cała reszta to jest do wyboru dla dzieciaka. Jest w ogóle szkolnictwo, cała ta sekcja tego szkolnictwa alternatywnego, demokratycznego, które naprawdę też jakby jest często takim oddechem, jak ktoś już swoje dziecko, załóżmy, tam posyła. Są szkoły montessoriańskie, waldorfskie, frenetowskie, no chociażby z Cogito Marzeny Kendry w Poznaniu na czele. Naprawdę tych możliwości jest dużo. Przy czym kluczowe jest to, żeby wiedzieć, co właśnie, jak w sensie dokonać takiego rozrachunku. Co ja mogę właśnie dla mojego dziecka wybrać, co też jest jakby w zasięgu moich możliwości przestrzennych, bo jest na przykład w mojej miejscowości i tak dalej, tak? Ale to naprawdę jest. No, wiesz, to wymaga świadomości rodziców też, nie? Bo ja mam wrażenie, że my nie jesteśmy świadomi. Wiesz, ja jestem pedagogiem i moja świadomość dotycząca tego, co się dzieje u mojej córki w szkole, zwiększyła się diametralnie w momencie, kiedy ona zaczęła mieć zdalne lekcje. Ja mogłem zobaczyć przez jej ramię to, co się dzieje u niej na zajęciach i mogłem sobie poobserwować tych nauczycieli i powiedzieć sobie, o Jezu, co za nuda. Matko Boska, jaka nuda, to jest jakaś tragedia. A z drugiej strony patrzę na nauczyciela od angielskiego, który
wyciąga gitarę i śpiewa z dzieciakami i zachęca ich do tego, żeby śpiewały. I mówię sobie, wow, w ogóle co za facet, nie? I no, my nie mamy w ogóle, raczej, wiesz, no, na tyle, na ile jestem w stanie to ocenić, bo to jest moja część pracy, jak ludzie prowadzą szkolenia czy zajęcia, ale no, większość z nas po prostu albo nie jest w stanie tego ocenić, albo po prostu nie jest totalnie zainteresowana, więc wyobrażam sobie, że to raczej powinni robić znowu ludzie, którzy są mają na tyle kompetencji, żeby to rzeczywiście ocenić. Ale zapytam cię jeszcze... Chciałbym powiedzieć, nie, tak świetnie to, co teraz powiedziałeś, łączy się kilka aspektów tej rozmowy. To znaczy społeczeństwo, które woli klikalność, a nie rzetelność, to jest w ogóle jeden problem, a drugi problem to jest rzeczywiście właśnie to, czy coś jest w rękach ekspertów. Bo i ekspertek, tak? W związku z tym siłą rzeczy, no... jakby podczas tej już rozmowy fajnie widać, pojawiają się jakby takie wyjaśnienia, skąd to się bierze. A bardzo fajnie, że powiedziałeś o tym, że w ogóle jesteś andragogiem, bo prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy w procesie nieustannej jakby takiej edukacji ustawicznej, jak to się mówi. I w tym sensie pedagogika i andragogika, one są tym samym. One tylko po prostu wymagają dobrej znajomości okresów rozwojowych, żeby wiedzieć, kiedy co lepiej jakby działa i tyle. No właśnie, bo wiesz co, bo ja też chciałem o tym trochę teraz z perspektywy, bo trochę porozmawialiśmy z perspektywy rodzica, szkoły, nauczyciela, polityków też trochę żeśmy zahaczyli. To pójdźmy od strony dzieciaków, bo wyobrażam sobie, że chociażby to, o czym mówimy teraz, czyli edukacja ustawiczna, czyli edukacja przez całe życie. Ja pamiętam, jak kończyłem te studia, to większość ludzi nie miała zielonego pojęcia, czym jest edukacja przez całe życie, bo my żeśmy na studiach się dowiadywali, że gdzieś tam za granicą są uniwersytety trzeciego wieku albo uniwersytety takie, prawda, otwarte i że gdzieś ludzie kończą te kursy, ale w zasadzie to nam się tylko studia podyplomowe mieliśmy. Dzisiaj jest tak, że w zasadzie ja sam wykładam na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. No to można powiedzieć, że ostatnio rektor mówił, że Uniwersytet Warszawski jest przy Uniwersytecie Otwartym. Dla śmiechu tak, to oczywiście był żart, dlatego że po prostu tych uczestników jest o wiele więcej. My dążymy do wiedzy, bo nas szkoła w tą wiedzę nie wyposaża. Ja mam wrażenie, że wiesz, ja mam firmę szkoleniowo-doradczą, więc ja myślę, że ja robię biznes na tym, że szkoła nie robi swojej roboty. No tak, dokładnie. Później uczymy ludzi tego albo oduczamy tego, czego oni się uczą w szkole. Czego w zasadzie potrzebują dzieciaki dzisiaj? Czego potrzeba dzieciaki? Jakby się Przemek po troszkę w lewo przesunąć, bo cię czasami nie widzę. O właśnie, super. Bo mam, tak, tę stronę, to jest lewo. Tak, jest okej. Bo czasami nie znikasz gdzieś tam. No. Nie, no Luzik, wiesz co, no ja powiem szczerze, ja zrobiłem, abstrahując w ogóle od różnego rodzaju badań, które cały czas są publikowane i też jakby tego, co ja wiem z całego swojego doświadczenia takiego czysto nauczycielskiego. Ja no, z 2 lata temu, w zasadzie 2,5, zrobiłem taki mega research właśnie pod kątem książki. Bo jak tworzyłem szkoła koncepcję... Bohaterów i bohaterek. Jak po prostu jak tworzyłem koncepcję, no to moja mega redaktorka Karolina Oponowicz powiedziała, Przemek, no siłą rzeczy to muszą być takie realne wyzwania, z którymi się mierzą młodzi ludzie. Ty jesteś rzeczywiście ekspertem, ale sam mówisz często, że po prostu trzeba pytać, pogłębiać i może pewnych rzeczy nie zauważysz. I ja powiedziałem, absolutnie się z tym zgadzam. I powiem szczerze, że ja byłem w ogóle w szoku, mimo że ja oczywiście wiedziałem, może tak ogólnie, czego tam młodzi ludzie potrzebują, ale ja byłem w szoku po zrobieniu właśnie researchu wśród moich uczniów i uczennic, wśród odbiorców na Instagramie, jak bardzo to są fundamentalne sprawy i jak bardzo uświadomiło mi to po raz kolejny, że szkoła w to nie wyposaża. Dla przykładu, ja tu mam taki rozdział 5 pod tytułem Czy warto się zakochiwać? Tak? To jest temat, który ja pamiętam jeszcze ze swojej szkoły, z liceum, jak no ja jestem gejem, więc jakby moje dojrzewanie w liceum było tyle trudniejsze, że no siłą rzeczy to było wtedy, przynajmniej w tamtych czasach, na początku XXI wieku, to był taki no to była tajemnica, nie? O tym się w ogóle nie mówiło i tak dalej. Znaczy, ja mam wrażenie, że generalnie się o dojrzewaniu mało mówi, a co dopiero o dojrzewaniu, jeżeli jest się orientacji seksualnej i homoseksualnej na przykład. Ale dokładnie o to chodzi i właśnie dlatego ja pamiętam, że mi pomogła sytuacja, w zasadzie zmieniła w ogóle całe moje spojrzenie, kiedy po prostu świetny koleś, pan Sławek Jóźwiak, WF-ista, który wtedy miał z nami wychowanie do życia w rodzinie, on powiedział takie zdanie, jak byłem w trzeciej klasie liceum, że
emocje to jest podstawa, że tak naprawdę uczeń, który jest nieszczęśliwie zakochany, powinien być ulgowo traktowany tak jak uczeń, który wraca po ciężkiej Oh my chorobie. God. I wiesz co? I właśnie o to chodzi, że to nie miało znaczenia w tym momencie, jakiej jestem orientacji. To było właśnie to fundamentalne, ten akt, w ogóle po pierwsze empatii, ale też jakby właśnie takiego też eksperctwa, co by nie mówić. On trafił w sedno. I ja pamiętam, jak na przykład tam nie wiem, w piątym roku mojej pracy, jak włączałem, z reguły włączałem takie ważne filmy typu Efekt Motyla i zaczęliśmy rozmawiać. Ja na początku miałem jakieś tam swoje pomysły i tak dalej, ja bardzo szybko zobaczyłem jakby czego młodzież potrzebuje. I to były rozmowy o relacjach, bo to po prostu najbardziej poruszała ta kwestia, czy jest sens, no jakby wyrzec się miłości, bo tam jest taki motyw, że wiadomo, są alternatywy zakończenia. Ja pamiętam ludzi, jak o tym rozmawialiśmy, jak tylko poruszałem kwestie związków, w ogóle też no, zakochania, jak to odróżnić, z czego wynikają zdrady, i tak dalej, to po prostu w klasie następowała, każdej klasie następowała cisza absolutna. Jak robiłem ankiety też jako początkujący nauczyciel, pytałem, co potrzebujecie, bardzo często się pojawiało związki, seksualność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ja powiem szczerze, że wokół tego ja bardzo często mówię, no, rozbudowuję to, bo akurat zakochanie się no, jest takim, i relacje to jest po prostu taki przykład. Wszystko, co dotyczy emocji, radzenia sobie z tymi emocjami, ale też w kontekście społecznym. Dlatego też na przykład właśnie jak pracowaliśmy nad drugim tomem Szkoły Bohaterek Bohaterów, to Karolina, no ona właśnie powiedziała, Przemek, podrąż i ja podrążyłem. I się na przykład okazało, że zagadnienie wykluczania, zawstydzania jest fundamentalnym problemem. Ja to wtedy w pełni zrozumiałem. Zresztą w tym rozdziale podpieram się taką pewną cudowną polską psycholożką, w ogóle w sensie trenerką, świetną, nie wiem, czy kojarzysz, Joanną Chmurą. I po Kojarzę, prostu, znam z no. widzenia między innymi. Właśnie tak myślałem. I wiesz, no to jak Aśka, to dzięki Marcie Muńskiej, ja Aśkę w ogóle swego czasu odkryłem. I powiem szczerze, jak ja to zacząłem wszystko też jakby pokazywać młodym ludziom w różnych kontekstach, oni wiesz, oni po prostu takie w ogóle, no oczy jak 5 złotówki. Jezu, proszę pana, to jest dokładnie to, co ja czuję. Okazało się nagle, znaczy w sensie ja to już wiedziałem wcześniej, ale to zostało tak totalnie pogłębione, że młody człowiek czuje się w polskiej szkole nieszczęśliwy. Czuje się tak naprawdę wykluczany. I najgorsze jest to, że często mam wrażenie, że nie ma reakcji na to. Bo ja pamiętam, jak robiłem treningi antydyskryminacyjne na zajęciach z etyki. I co ciekawe, z roku na rok przybywało ludzi, którzy po prostu no naprawdę świetnie gdzieś tam ogarniali w ogóle na takim poziomie ogólnym, społecznym, takie kwestie jak walka z homofobią i tak dalej. Natomiast zawsze widać było, że łatwo widzieć dyskryminację, która zachodzi na przykład w stosunku do osób nieheteroseksualnych, czy nie wiem, do osób innego wyznania, pochodzenia, ale najtrudniej zobaczyć, że w mojej klasie jest dziewczyna, którą my wykluczamy, bo ona na przykład się gorzej ubiera, pochodzi, nie wiem, z jakiejś takiej dzielnicy, która jest niezbyt fajna i na przykład może trochę brzydko pachnie, jest gruba i tak dalej. I powiem szczerze, że po prostu no, mnie to rozwaliło, jak to się zaczęło łączyć, nie? No wiesz, ja pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, gdzie nauczyciele dyskryminowali takie dzieciaki, tak? No To była straszne. Ja to. pamiętam, ja mnóstwo pamiętam takich sytuacji ze szkoły średniej. Ja myślę, że to był też powód, dlaczego ja poszedłem na takie studia. Bo ja osobiście bardzo lubiłem wojować na tych zajęciach, więc zawsze było tak, że jak ktoś był dyskryminowany, to ja pierwsze co robiłem, to podnosiłem rękę i mówiłem pani profesor, wtedy się mówiło, chociaż to była taka profesor, co tam, prawda, gorzej niż ja, a jeżeli chodzi o edukację, ale jeżeli. Ale prawda, ja mówię, pani profesor, a czemu pani tak do niego mówi? Przecież to jest dyskryminujące na przykład, prawda? I pamiętam, że zawsze byłem po głowie bity za to. Natomiast wiesz, tak sobie patrzę na to z tej perspektywy tych kompetencji takich psychospołecznych, bo już bardzo dawno, ale miałem doświadczenie pracy z dzieciakami w szkołach i to od klas 1-3 po klasy, wiesz, czy jakieś tam zawodówki i tak dalej. Że w ogóle mam wrażenie, mówienie o emocjach czy o empatii, tak jak tutaj wspomnieliście na czacie, to jest w ogóle jakiś temat. Ja nie wiem, czy to się coś zmieniło, bo ja pamiętam 15 lat temu prowadziłem 20 lat temu zajęcia dla dzieciaków w szkołach. Jak ja zobaczyłem, że moja córka z przedszkola przyniosła książeczkę emocji, to ja byłem po prostu no, zachwycony. No, ja byłem zachwycony, że ona coś takiego ma.
Natomiast no ja pamiętam te zajęcia, które ja prowadziłem, to ja byłem wtedy zaskoczony. Ja prowadziłem zajęcia z edukacji seksualnej, z przemocy i tak dalej. To po prostu dzieciaki nie potrafiły, tak? To zresztą widać obecnie, jak też prowadzi się szkolenia w firmach. Nikt Tak. po prostu nas w te kompetencje nie Tak, wyposażył. My się nie dokładnie. potrafimy, nie potrafimy ze sobą gadać. I to, ale dlatego to jest to, co wiesz, wcześniej mówiłem o tej spirali, nie? Że no, to społeczeństwo jest pokłosiem szkoły, tak? Która do tego nie przygotowuje. Natomiast to społeczeństwo kształtuje dalej tę szkołę w taki sam sposób, tak? Na tej zasadzie. Ja nie zapomnę tego, jak w zeszłym roku wydawnictwo Znak spytało, czy mógłbym napisać rekomendację dla książki do takiego fantastycznego wizjonera polskiego, Mikołaja Marceli, do książki Selekcje. I ja napisałem tam krótko. I to w ogóle trafiło na okładkę, że lektura tej książki, no co spowoduje? No poznacie prawdę. Prawda was wyzwoli. Ona zaboli, ale wyzwoli. Ja mam takie poczucie, że w momencie, kiedy my zderzamy się z tym, jak bardzo to społeczeństwo kiepsko funkcjonuje, to wchodzimy, znaczy reagujemy bardzo często takim zaprzeczaniem, że nie, 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 dobra, tak nie jest, już jest przesada i tak dalej. Natomiast jest trochę tak jak z Matrixem. Jak to wszystko, w czym my żyjemy, to jest taki Matrix. W momencie, kiedy my się wybudzamy, wychodzimy z tej jaskini Platona i nagle zaczynamy patrzeć, to okej, najpierw jest ten moment, kiedy słońce nas oświeca tak silny, w taki silny sposób, że my w ogóle nie widzimy nic, ale kiedy zaczynamy przyzwyczajać się do tego słońca, to my nagle widzimy, Jesus, to w ogóle to rzeczywiście po prostu nie działa tak, jak trzeba, tak? I jakby mam takie wrażenie, Marcin, że jakby, no tego się i tak nie da zmienić tylko i wyłącznie jakąś zmianą odgórną, chociaż ona jest dla mnie w ogóle absolutnie jedną z najbardziej kluczowych. Ale jestem przekonany, że właśnie tu się muszą jakby zespolić takie dwie fundamentalne sprawy. Zmiana odgórna, to jest to, co zrobili Finowie i Finki, czyli no, słynny pakt dla edukacji. I oni jakby ustalili to, że jakby no, wszyscy wspólnie naprawiają tę edukację, nie jest ona poddawana żadnym perturbacjom politycznym. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, czyli właśnie to wszystko robienie od dołu, budzenie tej świadomości. Mi się w ogóle właśnie bardzo podoba, że Marzena Żelińska używa tego określenia budząca się szkoła, bo to jest taki proces obudzenia, jak pisał De Mello, tak? Matrix, jaskinia Platona, De Mello, no to wszystko to jest dokładnie to. I ja powiem szczerze, że ja widzę też jakby z jakim oporem w różnych środowiskach to się spotyka, no bo bardzo często wiele osób przywiązuje się do tego, co zna i to nie jest łatwe, natomiast na szczęście, i to mnie w ogóle bardzo cieszy, jak ktoś jakby da się złapać za rękę i zgodzi się, żeby pomóc mu wyjść z tej jaskini Platona, on mówi, on może w ogóle się bronić i on może w ogóle mówić, że jest ciemno, dlatego, bo w końcu świeci światło. I jak otworzy te oczy, ja znam wiele takich osób, nagle zaczyna widzieć, mówi, jejku, to rzeczywiście były tylko cienie. Ja teraz widzę prawdziwą rzeczywistość. Natomiast Campbell pisał, że przemiana świadomości jest straszliwym doświadczeniem. Znamy przecież to, nie jak jest działają. Przyjemna. No nie jest przyjemna. Dysonanse poznawcze i te inne sprawy. Ale powiem tyle szczerze, że moim zdaniem nie ma nic ważniejszego w życiu niż no po prostu otwierać świadomość. Jakkolwiek to zabrzmi tak, no podniosłe, naprawdę. No to jest, wiesz, to w ogóle mam wrażenie, poruszasz w ogóle kluczowy temat. Ja trochę się czuję, powiem ci szczerze, bezsilny też, nie? Bo ja się zastanawiam, jaki my mamy wpływ jako jednostka na to. Ja wiesz, ja jestem w ogóle ogromnym miłośnikiem samoświadomości edukacji. Oczywiście ona boli bardzo i to mnie cały czas również. Na przykład przyznawanie się, bycie pokornym, przyznawanie się, że ty popełniasz błąd, a nie ktoś, bo najłatwiej jest zwalić winę na wszystkich wokoło. Ale to, o czym ty mówisz, to jest jakiś proces, który, no, który wymaga, ja mam takie powiedzenie, ja uważam, że to, co nas może wyzwolić, oprócz oczywiście zmian odgórnych, to jeszcze naukowcy celebryci, bo my chyba, mam wrażenie, jesteśmy nastawieni na to, że słuchamy ludzi, którzy są sławni, popularni, niekoniecznie będący ekspertami. Być może to jest jakaś droga, nie wiem, czy jest jakaś według ciebie dodatkowa droga do tego, żeby się wyzwolić, żeby wyjść z tej jaskini?
Znaczy, wiesz co, to jest w ogóle świetne, że ty to poruszyłeś. Natomiast ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, bo ja staram się łączyć rozmowę z tobą z zerkaniem na czat. Jakby chciałem tylko No, powiedzieć, super. że w sensie ja bardzo przepraszam, że ja się tak rzadko odnoszę w ogóle tego czata, ale wiecie, jak to jest podczas rozmów. Tu się bardzo Natomiast dużo dzieje, tak. tak, to się dużo dzieje i w ogóle piszecie świetne rzeczy. Zresztą, na przykład teraz patrzę, że ktoś pisze to właśnie o Mikołaju Marceli. Super, no właśnie, dokładnie. Natomiast powiem szczerze, że ostatni komentarz, który teraz właśnie widzę, jest przyjedźcie na Podkarpacie. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o Podkarpacie, to właśnie tam jest wiele takich iskierek. Naprawdę fantastycznych ludzi, którzy działają. Ja zachęcam na przykład do zajrzenia sobie na Facebooka i odnalezienia Uli Lizak. Ula Lizak, która jest fantastyczną, mądrą osobą, robi cudowne w ogóle jakby prace wizualne z zakresu myślenia wizualnego i jest z Gorlic. Jakby prawda jest taka, że tych ludzi naprawdę jest niemało. Ale ja odwołam się do tego, co odpowiadając jednocześnie na twoje pytanie, odwołam się do tego, co przeczytałem w jednej z moim zdaniem najważniejszych książek, na jakie trafiłem w życiu. Ona się nazywa Big Ideas for All. Ula akurat jest z nami, więc proszę, możecie od razu Pozdrawiamy udać się do Uli. Powiem szczerze, że jedna z najważniejszych książek, na jakie trafiłem w życiu, nazywa się Big Ideas for Curious Minds. Wydało ją The School of Life, które jest po prostu dla mnie takim, no, po prostu jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych, no nie wiem jak to nazwać, organizacji działających na świecie i robiących dokładnie to. I tam jest fantastycznie pokazana w taki esencjonalny i bardzo prosty sposób filozofia, dlaczego ona jest ważna, są przytoczeni myśliciele, i tak dalej. I nagle się pojawia Jacques Derrida, który generalnie jest uznawany za takiego, którego w ogóle prawie nie da się zrozumieć. Natomiast w tej książce jest cudownie pokazane to, co on pisał, i jakby odnosi się do tego wszystkiego, o czym my tu mówimy. Mianowicie, że my żyjemy w rzeczywistości przefiltrowanej. Gdyby na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację, że po jakimś przeciętnym dniu ktoś prosi z naszych bliskich, mówi: słuchaj, weźmy powiedz, co się wydarzyło w ciągu dnia. I my mówimy trzy najbardziej negatywne informacje i nic innego. I tak robimy codziennie. Czy nie byłoby to dziwne, gdyby na przykład nasze dziecko, nie wiem, przyszło i tak codziennie po szkole mówiło trzy negatywne informacje? No, byłoby to dla nas przedziwne. Natomiast my cały czas dokładnie w takiej rzeczywistości medialnej żyjemy. W mediach nie widzimy tego wszystkiego dobrego, co się dzieje w skali mikro i makro także. Czyli mówiąc krótko, jest ta rzeczywistość, w której my żyjemy, ona jest jakby wyselekcjonowana. To jest rzeczywistość, która jest skonstruowana, a nie taka, jak jakby jest dosłownie. I teraz co to oznacza? Pierwszym fundamentalnym warunkiem jest zadać sobie pytanie, z jakich źródeł ja chcę czerpać. Ale to trzeba najpierw przyjąć, że ta rzeczywistość, w której ja uczestniczę, medialna, social mediowa i tak dalej, jest rzeczywistością skonstruowaną, wyznaczoną przez algorytmy, przez to, co się klika, to, co ja mam zobaczyć, żeby było, jakby hajs się zgadzał, tak, powiedzmy, koncernom. Czyli mówiąc krótko, kiedy uświadamiam to sobie, zadaję pytanie o źródło i tu się otwiera morze możliwości. Ja cały czas uważam, że jednym z najważniejszych, Marcin, no, jedną z najważniejszych form, które są nie dość, że zastępują system edukacji w dzisiejszych realiach to totalnie, to jeszcze na dodatek bardzo pomagają dorosłym, są po prostu książki. To jest czytanie książek. To ma po prostu milion uzasadnień, dlaczego czytanie książek jest jedną z najlepszych rzeczy, tak? Więc to w ogóle jest jedna z tych fundamentalnych aktywności. Czyli generalnie znowu wypadamy blado, bo ich nie czytamy. Wiesz co, powiem ci w ten sposób, że to zależy od tego, na jakie badania czytelnictwa się powołujemy, bo są No takie, właśnie, które to pokazują, pociesz że... mnie. Znaczy, no ja właśnie boję się, że to raczej nie będzie pocieszenie. W sensie są takie No. badania, które pokazują, że my całkiem dużo czytamy, ale uwaga, te badania... Czego? Mam... No, no właśnie. One jakby zawierają w sobie, w sensie sugerują, że załóżmy, niech to będą nawet książki, ale to jest trochę tak robione, że wystarczy, nie wiem, otworzyć raz w roku książkę i to już się liczy jako przeczytanie. No to tak nie Okej. działa, prawda? Jakby tak samo na przykład tutaj, no ja mam w ogóle taką cudowną tutaj książkę, też jedną z najważniejszych Neila Gaimana, Art Matters. On to doskonale tłumaczy w ogóle i cytuje Einsteina, który zapytany o to, jak zadbać o rozwój dziecka, żeby dziecko było bardziej inteligentne, mówi: czytajcie mu baśnie. A jak sprawić, żeby było bardziej inteligentne? Czytajcie mu więcej baśni. Jakby jest miliard dowodów na to, że to jest właśnie
To jest ten kierunek. Dlatego, że ja to też często, kiedy ludzie pytają, a czym to się różni, powiedzmy, od czytania w internecie? Ja mówię, ano tym, że żeby opublikować cokolwiek, żeby to wyszło, to jednak trzeba mocno przemyśleć i to musi zostać poddane redakcji. Natomiast jeżeli ktoś pisze posta na Facebooku, to pisze, co mu ślina na język przyniesie, mówiąc krótko. Więc tu nie ma żadnej redakcji, choćby dlatego. Natomiast są takie różnego rodzaju książki, jak na przykład to, ja w ogóle kocham to, Rebuild the World, to jest 100 pomysłów, Lego zrobiło we współpracy z DK-em, zrobiło 100 pomysłów na co dzień, które można robić. To jest oczywiście przy użyciu Lego, nie? Ale tak by to może być cokolwiek. Jak można naprawiać świat? Kiedy otwierasz taką książkę, to uświadamiasz sobie coś, co, bo ty mówiłeś o propos pocieszenia, to cię rzeczywiście pociesza i to rzeczywiście wiele osób pociesza, bo nagle się okazuje, że człowiek jako człowiek może zrobić bardzo wiele, zwłaszcza jeżeli na przykład spotyka tych, którzy no powiedzmy podzielają podobne wartości. Tu mam Harry'ego Pottera, Hermione i Rona. Ale wiesz co? Że oni uratowali świat. Ale wiesz co, ale to o czym ty mówisz, to mi po raz kolejny pokazuje, że dzisiaj w zasadzie rolę trendseterów, takich dobrych trendów przejmują korporacje. To jest zamiast państw albo nie wiem, no nie wiem, czy to jest słuszna teza? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że Marcin, to w ogóle jest świetny wniosek, wiesz? To znaczy, ja się z tym zgadzam absolutnie. Wielkie kampanie. Ja nie mówię, że to jest źle. Ja nie mówię, że to jest źle. Zwróćmy uwagę, wiesz, na konflikt na Ukrainie. To, co raczej... Raczej społeczeństwo rzeczywiście zrobiło tutaj bardzo dużo, bo ten hejt związany z takim banowaniem organizacji, które prawda, są w Rosji i tak dalej i odcięcie takie ekonomiczne, ale tego kraju spowodował, myślę, że też to, że to pociągnęło za sobą inne organizacje. Natomiast ten biznes... No, ale nie, Marcin, no to jest dokładnie to. Widzisz, to co ty mówisz jakby skłania mnie do powtórzenia tego, co ja mówię dość często, że rzeczywistość jest wielowymiarowa i składa się na nią wszystko. Problem nasz jest taki, że my próbujemy często te rzeczywistości, te fragmenty rzeczywistości oddzielać od siebie. Na przykład chociażby to jest właśnie z biznesem i z polityką. Rozmawia się załóżmy o, ja to nieraz widziałem w szkole, tak? Rozmawia się w kontekście nauczycieli, o pensjach i tak dalej. Bardzo szybko się słyszy. Nie wchodźmy w politykę, nie wchodźmy w biznes. Bardzo jakoś tak negatywnie jest w ogóle no, traktowane to, że na przykład, nie wiem, nauczyciel ma jakąś działalność gospodarczą i tak dalej. Natomiast to wszystko jest ta całość. I ja mam takie poczucie, że w dzisiejszych czasach, wracając już do tego, co ty mówiłeś o tych naukowcach, celebrytach, w dzisiejszych czasach rzetelna edukacja nowoczesna jest wszędzie poza systemem edukacji. Znaczy, może nie wszędzie, ale jakby znajdujemy ją właśnie nie tam. Znajdujemy ją w korporacjach. To na przykład, co robi Lego, co robi Disney, co robi Ikea, co w Polsce robi BNP Paribas. Ja bym tak wymieniać. To jest petarda, bo to naprawdę badania pokazują, że to wpływa na ludzi. Ja dodam tylko, że jak robiliśmy z OGV Polska i Lego Polska ten projekt Green Instructions, to to trafiło do tysięcy dzieci podczas pandemii edukacji zdalnej. One naprawdę budowały z Lego różnego rodzaju to takie jakby formy, które sprzyjają bardziej środowisku. Co ciekawe, zostało to nagrodzone najlepszymi nagrodami świata, ta kampania. Nawet Green Pencil i tak dalej. Swoją drogą, niestety, no to nie odbiło się jakoś specjalnie w polskiej rzeczywistości, bo być może wolimy narzekać. Natomiast to samo właśnie robią różnego rodzaju także organizacje, tak jak Projektor, tak jak Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę. Tam można spotkać rzetelnie. No i plus właśnie ci badacze. Ja tu mógłbym wymieniać, ale nie wiem, Ela Pogoda z Labixu, Science Mission. Naprawdę fantastyczni ludzie. Czyli to trochę odpowiada na pytanie pierwsze w kontekście szkoły, że tak naprawdę być może ona w tej formie nie jest już potrzebna. No widzisz, ale wiesz co, jeszcze mówisz o paru takich rzeczach, które nie wiem, ja mam taką potrzebę, żeby to powiedzieć, żeby ci nasi nauczyciele
nie bali się wychodzić do tych social mediów i pokazywać, jakie wspaniałe rzeczy robią, bo to jest po prostu moim zdaniem coś, co nastąpiło w wyniku pandemii, że część tych nauczycieli zaczęła pokazywać się online'owo i okazało się, że w tych małych szkołach gdzieś są poukrywani w ogóle jacyś po prostu niesamowici w ogóle zmieniacze świata, którzy robią w ogóle fenomenalne rzeczy. I oni teraz wychodzą na środek, pokazują to na Facebooku, gdzieś pokazują to na YouTubie i teraz ten, i mam nadzieję, że to jest jakaś taka pozytywna zmiana, że ten rodzic, który na to patrzy, mówi, kurwa, ja nie chcę, żeby moje dziecko było uczone inaczej. Ja bym chciał, żeby ono było tak uczone. I dlatego mówię o tych celebrytach, nauczycielach, celebrytach, bo to jest, mam wrażenie, jakaś przeciwwaga, że to może pociągnie jakieś zmiany ze sobą. Oczywiście, wszystko, co jest silne, co jest mocne, bo to mam takie wrażenie, że wielu z nas boi się, to trochę tak jakby Nietzsche mi się tutaj przypomina i ten lęk przed tą wolą mocy, ale prawda jest taka, że ludzie idą za tym, co silne. Nasza na przykład, no nie wiem, teraz widzimy dość mocno, rzeczywistość polityczna w rozumieniu międzynarodowym tutaj no, w postaci Voldemorta czy Saurona, którego dobrze myślę, że wszyscy już kojarzymy, czy chociażby u nas, no nie czarujmy się, nawet jeżeli to jest jakby iluzja, to jest iluzja, która no, sugeruje, że jest silna i ludzie za tym idą, dlatego mówię, że tego nie da się po prostu zrobić inaczej niż poprzez pokazywanie rzeczy, które są także mają jakby powera, tak? Stąd też tak ważna właśnie jest rola tych, którzy właśnie tego powera już mają. Stąd też właśnie korporacje, stąd też nauczyciele, nauczycielki, celebryci i dodam jeszcze, że tutaj, bo wiem, że też są te osoby, bo mi się tutaj wyświetlały, jest Maria Gajewska, Justyna Włoszek-Brzezińska, Ania Konarzewska, to są właśnie osoby, które tak naprawdę mam wrażenie, że szczególnie właśnie dzięki pandemii, chociaż dziewczyny też działały wcześniej, ale szczególnie dzięki pandemii naprawdę, kurczę, no można powiedzieć, że stworzyło się takie audytorium, tak, które rzeczywiście, tak jak ty powiedziałeś, tak, stwierdziło, kurde, ja nie chcę już takiej edukacji, o, wow, a tu są takie fajne osoby i to jest petarda. Wiesz co, i jeszcze ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo to jest to, co ja pamiętam z tych czasów, kiedy jeszcze prowadziłem zajęcia dla dzieciaków, mówię, to było z 15-20 lat temu, to jest to, że dzieciaki nie lubią ściemy i lubią dobrą jakość. No. I ja mam wrażenie, że to jest coś, co po prostu i czego nie ma czasami właśnie ta edukacja, którą my no, fundujemy tak po prostu, no nie? Która jest w pakiecie. Że to, co ty mówisz, czyli no, ja generalnie jestem związany z organizacjami biznesowymi, bo to jest moja główna praca, tak, i prowadzenie jakichś projektów biznesowych, natomiast wiem, że po prostu w biznesie często bullshit się po prostu nie sprzeda. Po prostu no, ludzie tego nie kupią i tyle, więc trzeba coś zrobić dobrze albo nie robić wcale, bo jeżeli zrobisz coś źle, to wiadomo, że i tak tego nikt nie kupi. W rzeczach, które są za darmo, w cudzysłowie za darmo, można dać bullshit czasami, ale jego i tak nikt nie kupi, ale gdzieś tego można tego nie zauważyć, nie? Bo ja sobie sam zdaję sobie sprawę z tego, jako rodzic, ja nie wiem, co się dzieje na tych zajęciach w szkole. Ja mogę z moją córką gadać, ona mi może powiedzieć, jest nuda. Ale co ja mogę zrobić jako nauczyciel, jak jest nuda? Mogę iść i tam, jak ktoś z was napisał tutaj, później być rozumiany jako ten rodzic, który tam, prawda, jest świrem i depcze ścieżki i tak dalej. Walczyć o to w jakiś sposób, no ale w zasadzie część z nas nie ma dostępu do tego, co się dzieje. Nie widzi tego po prostu. Nie wie, co tam jest za czterema ścianami tej szkoły. Marcin, no w ogóle bardzo się cieszę, że powiedziałeś o tej ściemie, bo to jest coś, co uświadomiłem sobie w ogóle lata temu, że najgorsze, co można zrobić, to walić ściemę w pracy z ludźmi, a z dzieciakami i młodzieżą tu szczególnie, bo dla nich po prostu ściema to jest być może najgorsza rzecz na świecie. Zwróćmy uwagę, ja to, jak ktoś chce przykład, to Gilderoy Lockhart z drugiego tomu Harry'ego Pottera. On po prostu, on był, ja nie wiem, czy inny nauczyciel, jakikolwiek, był traktowany aż z takimi nieprzyjemnymi emocjami, bo nawet jeżeli na przykład był Snape miał pewien poziom szacunku, tak?
jakby nie patrzeć. Znaczy, Ta i też cała. jakiegoś, mam wrażenie, przynajmniej ja mówię, doszedłem do trzeciej części, bo z moją siedmiolatką czytamy, więc jesteśmy bardzo A, powolni, słusznie. przechodzimy przez te tomy, Olej. ale jakiegoś rodzaju szczerości. On nawet jak był zły, to miałem wrażenie, że tam był jakiś czasami element takiego mówienia wprost. Tak, i właśnie, i zresztą cała historia pokazuje, tak, że Snape, no ostatecznie, no można powiedzieć, że on budził szacunek, nawet jeżeli budził bardzo wiele różnych niefajnych rzeczy, to on budził szacunek, a na przykład profesor Trelawney, która uczyła wróżbiarstwa, o tutaj, ona generalnie budziła politowanie, ale nie pogardę, tak jak u Gildora Lockharta, i to jest właśnie, o, teraz wszyscy mi prawie już spadli, chodzi o to, że to jest jakby jedna z fundamentalnych rzeczy, nie ściemniamy, i tak samo jak powiedziałeś o biznesie, ja działam w biznesie od, nie wiem, dekady przynajmniej i wielokrotnie starałem się jakby jednym i drugim, można powiedzieć, środowiskom pokazywać, że te mechanizmy są takie same. Wszędzie te mechanizmy są takie same, bo kurde, jest cały czas wspólny mianownik. To, że my jesteśmy ludźmi. I jeżeli my na imprezę idziemy tam, gdzie czujemy się fajnie, jeżeli my się spotykamy z kimś, bo czujemy się fajnie, to naprawdę to jest prawo interpersonalne, które nie ulega zawieszeniu w żadnych innych typach relacji biznesowych, w relacjach edukacyjnych i tak dalej. Cały czas chodzi o to samo. Chcemy spędzać, dobrze się czuć po prostu w towarzystwie innych ludzi, z którymi spędzamy czas, jest ciekawie i tak dalej. Tyle, kropka. To rzeczywiście tak jest jak tutaj proste. Królik codziennie mówi, zaraź mnie swoją ambicją, a ja mówię, zaraź mnie swoją pasją, nie? Że przebywanie z pasjonatami to jest po prostu coś, co nawet jeżeli cię nie ten... Myślę. Ja pamiętam z moich studiów, jedne z najlepszych zajęć to była metodologia badań, społeczne, które po prostu wydawały się totalną nudą dla większości ludzi. Po prostu ta kobieta, która tam przychodziła, no potrafiła tak to przeprowadzić, że byliśmy po prostu zajarani tym wszystkim. Ja mam ale do ciebie... Wiecie, miałem bardzo podobny przykład, jak okazało się, że na KUL-u studiowałem i mieliśmy mieć zajęcia z psychologii pastoralnej, czyli związanej gdzieś tam z duchowieństwem. My po prostu się za głowę złapaliśmy. Jeszcze z zakonnicą. A to były jedne z najlepszych zajęć w ogóle w historii, bo siostra profesor Zarzycka, ona robiła zajęcia, no ona doskonale wiedziała w ogóle właśnie jak to robić. Ja na przykład, nie wiem, przychodziła na zajęcia i robiliśmy analizę przypadku kleryka psychopaty. Nie, no to było po prostu petarda, no. I to jakby, więc nawet ta psychologia pastoralna nagle się okazywała czymś wow, tropienie w ogóle. Nie, no cudo, cudo, cudo. Więc wszystko można tak zrobić. Ja to cały czas podkreślam, bo tutaj na przykład mam taką ostatnią rzecz, taką pluszową macicę, nie? Ja mówię, można uczyć biologii fajnie, można. Można uczyć filozofii fajnie na podstawie tego, co właśnie pokazywałem, nie wiem, pacynkami, cześć, dziadziuś Freud, można. Każdego przedmiotu. No tylko po prostu pytanie właśnie, czym tego rzeczywiście chcemy. Tyle. Wiesz co, tu w ogóle padło ciekawe pytanie, ale ja nie wiem, być może jest coś takiego, bo nie chciałbym, żebyś ty teraz to robił, bo myślę, że nie szkoda mi twojego czasu na to z tobą, ale padła prośba o powtórzenie tych wszystkich nazwisk. Może w ogóle to jest jakiś pomysł na stworzenie takich listy w ogóle inspirujących w ogóle nauczycieli w Polsce, o których można się... Tak. To jest w ogóle jakiś czas, myślę. Może, może nie wiem... Bylibyście w stanie coś takiego tutaj jakoś wrzucić? Ja powiem szczerze, że o, właśnie odzywa się po prostu moja idolka w ogóle tutaj, Kasia Grzyb. Chyba najbardziej w ogóle wow nauczycielka w Polsce na TikToku, która właśnie uczy tego i pokazuje, jak to robić super. I właśnie Kasia, patrzę tutaj, zresztą Alina też wymienia o Justyna. Ja powiem w ten sposób, że to jest w ogóle petardystyczny pomysł i ja też nie ukrywam, że jakby no... Jakby jest to też jeden z moich takich meta zamiarów, bo okay. Ja wielokrotnie podkreślam to, że problem bardzo duży tkwi w tym właśnie a propos tego The Read, o którym mówiłem, że my dostajemy bardzo jakby wyselekcjonowane informacje, a to kryterium selekcji niestety nie jest dla nas takie fajne. Gdyby na przykład mówić z poziomu takiego najwyższego w tym kraju, o tym, co dobre, pokazywać przykłady, case study, nagle by się okazało, że rzeczywistość jest milion razy lepsza, tak, niż to, co my na co dzień słyszymy. Ja nie będę zdradzał na razie tego, ale zdecydowanie jest to jeden z takich moich fundamentalnych celów. To Przemek, to jeszcze, bo w ogóle super, ja bym jeszcze został w tym osadzeniu, w tym temacie, o którym rozmawiamy, ale jeszcze chciałbym zejść z tobą trochę w inną ścieżkę, bo jednak temat jest związany z męskością, maska męskości. Chciałem ciebie zapytać o kwestię tego, czego się uczą chłopcy i dziewczynki w szkole.
w polskiej szkole. To może pierwsze pytanie. Czego się w zasadzie uczymy? Jakich mu się postaw tak naprawdę uczymy? Stereotypów. Stereotypowych ról płciowych. Okej. Okay. Itp. Na itd. No, wiesz co, to jedziesz. Powiem w ten sposób. Jest, dużo się ostatnio mówi o brakującej połowie dziejów. To jest zresztą coś, co ja, jest książka, którą ja na maksa polecam. I jakby sporo na Agnieszka Jankowiak ma, jak babka od histy mówi o her story, o tym i tak dalej. A Gazeta.pl kiedyś wydała jakby taką broszurę, w której no jest pokazane, jak o Polkach uczy się na historii. Jak ktoś tak zobaczy podsumowane, to człowiek się za głowę może złapać, bo okazuje się, że naszą na przykład historię w większości stworzyli mężczyźni, co jest nieprawdą. Dajmy na to także, nie wiem, to jest przykład. To jest przykład pierwszy ale z wiesz, brzegu. To Przemek, ja tu nie mam, bo. A mam, bo, czekaj, bo moja chmura tutaj nie zabrała. Mam tutaj. Aż ci pokażę, co. Wystarczy spojrzeć, jak macie. Paszport. Ja zachęcam, żebyście sobie zajrzeli. Ja kiedyś wpis robiłem na Instagrama. Nie masz, tam to jest paszport na niepodległość. Nie mamy żadnej kobiety, prócz obrazu Matki Boskiej, którą namalował i tak facet. No, dokładnie. No to masz tutaj świetny jakby komentarz do tego. Popatrzmy na banknoty chociażby. No. Jest to zdecydowanie bardzo dobry przykład. Kiedy zobaczymy, jaki jest jakby procent stosunek kobiet. Ja powiem szczerze, że to jest coś, co w ogóle mnie rozwala od lat. Ja się w pewnym momencie zacząłem tym dużo bardziej interesować, no dzięki chociażby takim fantastycznym organizacjom jak Kosmos dla Dziewczynek. Zacząłem czytać książki na ten temat. I nie ukrywam, że za głowę się złapałem. Jak bardzo my nie mamy pojęcia o tym, jak na przykład wielką rolę odegrały kobiety w historii. To nie tylko w historii Polski. W historii nauki, w historii społecznej, także w historii takiej najtwardszej, o której my się najczęściej uczymy, niestety, wojskowości i tak dalej. Natomiast po prostu no, o tym się nie mówi. I niestety temu jest jakby w sensie tej formie są poddane dzieci, tak? I to jest przerażające. Dziewczynki się uczą, że, no, że po prostu mają być, że tak powiem, zawsze ostatecznie no, w pewnym, jakby, nie wiem jak to dobrze ująć, w pewnym kontekście do mężczyzn, bo to oni rządzą, oni są liderami i tak dalej, więc jakby można powiedzieć, że szkoła wzmacnia patriarchat. I to jest jakby jeden aspekt. Natomiast prawda jest taka, że jakby te stereotypy bardzo także widać dobrze w obszarze religii, bo niestety nie czarujmy się, ale my żyjemy w takim kraju, w którym jesteśmy no, osadzeni w tradycji takiej no, katolickiej, ale ta bardzo często jak rozmawiam z różnymi ludźmi z różnych innych krajów, to no, ja wiem o tym, że ten polski katolicyzm, on jest naprawdę czymś takim totalnie, totalnie wyjątkowym, takim, no nie czarujmy się, bardzo specyficznym i negatywnym. Tak, świetnie, że tutaj właśnie Ania pisze o Krystynie Skarbek chociażby. I teraz niestety ta religia w polskim wydaniu, ona bardzo te stereotypy powiela. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale są, mówię, są kraje, gdzie jakby w ogóle w życiu religia nie jest z tym kojarzona, tak? Gdzie mamy bardzo mocny głos takiej teologii feministycznej i tak dalej. Idąc dalej, emocje. Szkoła bardzo mocno, systemowa, stereotypizuje właśnie role płciowe związane z przeżywaniem emocji. To jest jeden z najbardziej typowych, jakby moich tematów, typowych, topowych i takich, które po prostu tutaj w ogóle widzę, że jakiś no, człowiek, jakiś troll wszedł, który jest sfrustrowany seksualnie i widzę, że po prostu szuka jakichś bodźców. Pozdrawiamy cię serdecznie i życzymy ci w ogóle bardzo dużo dobrych wrażeń. Natomiast chodzi o to, że jakby to, co jest kluczowe, to to, że no mówię, to jest jeden z takich moich typowych, topowych, najważniejszych tematów, czyli właśnie fundamenty związane z emocjami. I nie ukrywam, że
Bardzo często, tu mam te figurki z Inside Out, bardzo często widać to w przypadku emocji takich jak lęk i gniew, które i smutek, które mają swoje przyporządkowanie płciowe, że tak powiem, tak? Czyli powiedzmy, no, chłopiec nie może się smucić, chłopiec nie może się lękać, dziewczynka nie może się złościć, tak? I to jest jedna z największych bzdur, bo potem się okazuje, że no, co by nie mówić, to bardzo często chłopcy trafiają potem jako mężczyźni z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi do terapeutów, natomiast kobiety wchodzą w takie bardzo, bardzo, no, można powiedzieć, podcinające im skrzydła relacje, czy to stricte gdzieś tam związkowe, czy takie zawodowe, bo to jest takie utwierdzanie w tym, nie? Więc no, to mogę powiedzieć jakby od razu. Wiesz co, bo o tym też się rzadko mówi, o tak zwanym nauczaniu ukrytym, nie? Że to jest też taki rodzaj nauczania, że my z jednej strony uczymy historii, a z drugiej strony uczymy tego, że kobiety nie odnoszą sukcesu, że w zasadzie jesteśmy na zajęciach z historii, ale tak naprawdę uczymy się przy okazji, albo na przykład tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, że niby jesteśmy w szkole, ale uczymy się, że władza może więcej, bo jeżeli jesteś nauczycielem, to możesz sobie pozwolić na rzeczy, na które inni sobie nie mogą pozwolić. Na przykład możesz sobie pozwolić na dyskryminację, dzieciaki są karane za dyskryminację na przykład. A, no oczywiście, ale to jest w ogóle super, że to poruszasz, bo to jest jakby jedna z kolejnych bardzo bolesnych w pragmatyce codzienności spraw, że jak to się mówi, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Smrodzie, albo dzieci ryby głosu nie mają. Dokładnie, dokładnie. I ja to zawsze podkreślam, że młody człowiek nie robi tego, w ogóle inni ludzie nie robią tego, co mówimy, żeby robili, tylko robią to, co robimy my. Więc jeżeli my dyskryminujemy, a to nawet na poziomie takim neuronalnym jest odczuwalne przez człowieka, no to my się tego dokładnie uczymy. I to, że dziecko w tym momencie nie będzie dyskryminować przed nami dorosłymi, to nie znaczy, że ono nie będzie dyskryminować w każdym innym momencie, bo ono po prostu podlega procesowi modelowania. I niestety dyskryminacja w wykonaniu dorosłych w tym kraju, no to jest w ogóle rzecz niesamowicie częsta. A ja mam świadomość, że oczywiście przeciętny obywatel może nie mieć pojęcia o tym i o tamtym. Natomiast jeżeli ktoś pracuje na poziomie takim edukacyjnym, no to ja cały czas powtarzam, rozumiem dramat w ogóle tego systemu. No ale jednak, jeżeli ja pracuję z innymi ludźmi, to niezależnie od tego, nie wiem, jak ja się czuję i tak dalej, dbam o to, żeby no, przekazywać im no, jak najbardziej rzetelne fakty i jakby nie dopuszczać do tego, że no, po prostu tworzę coś jakiś bardzo niefajny przekaz, no bo na tym jednak to jest moja odpowiedzialność, tak? Wiesz, a jeszcze sobie myślę o jednej rzeczy, myślę sobie nie tylko o tym, czy ja tworzę przekaz, ale też na przykład, czy zwracam uwagę na przekaz, bo jeszcze sobie pomyślałem o tym, że ja mogę też jako nauczyciel z jednej strony używać dyskryminacji, tak, albo nawet jej nie używać, ale na nią nie reagować, nie? Że ten brak reakcji też jest przyzwoleniem. No pewnie. I to jest w ogóle, wiesz, to jest po prostu to jest kolejna sprawa. Nauczyciele często, znaczy tak, faktem jest, bo tu w ogóle ktoś świetnie napisał a propos odwagi. Nie wiem, czy to nie była Ania Sofińska, że właśnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie w ogóle nauczyciel, ja nawet bym powiedział szczerze, o tak, Ania napisała, w dzisiejszych czasach w edukacji potrzebna jest odwaga na różnych stanowiskach. W ogóle człowiekowi jest to potrzebne. To jest to, co mówił profesor Dumbledore, żeby raczej wybierać to, co słuszne, jeszcze co łatwe. Natomiast polskie społeczeństwo, ono jest przesiąknięte takim nowotworem lęku. Lęku i takiego też właśnie zawstydzania. I problem jest taki, że szkoła jest takim mikrospołeczeństwem, jest takim mikromodelem naszego społeczeństwa. W związku z tym to, co się tam dzieje, bardzo można łatwo jakby dokonać analogii do społeczeństwa. I teraz niestety w szkole jest tak, że tej systemowej, że nauczyciel boi się wyjść przed szereg, bo boi się zawstydzenia, wykluczenia, pokazania palcem, wyszydzenia, biernej agresji i tak dalej. Ja rozmawiam z bardzo dużą ilością nauczycieli i nauczycielek i to często takich naprawdę totalnie wow. I to jest dla mnie w ogóle bardzo znaczące, że zdecydowana większość z nich doświadczyła bądź doświadcza dokładnie czegoś takiego. Różnych form agresji, czy wręcz przemocy, bo pamiętajmy o tym, że agresja staje się przemocą wtedy, kiedy agresor jest jakby ode mnie
można powiedzieć, jestem w stosunku do niego podrzędny instytucjonalnie. W sensie on ma jakby siłę po swojej stronie, a tutaj jakby no niestety jest siła instytucjonalna, co by nie mówić. I dlatego prawda jest taka, że taki nauczyciel często po prostu się blokuje, boi, nie wychodzi przed ten szereg, nie ma tej odwagi i dokładnie to jest, to jakby ten proces modelowania zachodzi dalej właśnie na dzieci. Natomiast jest to jedna z najważniejszych spraw ever, żeby w momencie, kiedy ktoś jest krzywdzony, no po prostu powiedzieć w tym momencie halo, stop. Dokładnie. Natomiast tutaj jakby wychodzi z tego, znaczy w sensie jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie brak wiedzy. Brak wiedzy, który polega na tym, że w ogóle przeciętny dorosły człowiek nie ma pojęcia o tym, jakby czym, w sensie nie ma pojęcia o tych istotach w ogóle właśnie no, dyskryminacji, znaczy aspektach dyskryminacji. Ja to rozłożyłem na czynniki pierwsze w drugim tomie, gdzie pokazuję zazdrość, zawiść jako źródła bardzo wielu różnych form agresji i też przemocy. Pokazuję tak naprawdę, że właśnie istotą dyskryminacji jest jakby wykluczanie. Badania z zakresu neurobiologii pokazują nam, że nawet drobne formy wykluczania, jak chociażby to, że kilka osób ze sobą gada i nagle poza jedną wszystkie zaczynają rozmawiać między sobą i ta się czuje tak troszeczkę, wiesz, jakby oddalona, jakby poza okręgiem, to u tej osoby się aktywują te pola w mózgu, które są odpowiedzialne za dzieci, znaczy, przepraszam, one są odpowiedzialne, to już ten komentarz, jeszcze raz, one są odpowiedzialne za doświadczanie bólu fizycznego. W związku z tym jakby jak ja to napisałem i ludzie to czytają, mówią naprawdę? Ja mówię naprawdę. Zdecydowana większość osób o tym po prostu nie wie. I ja nie ukrywam też, że sam jakby doświadczając, dlatego też między innymi odszedłem z publicznej szkoły, znaczy z tej konkretnej placówki, w którym pracowałem, doświadczając naprawdę różnych form no, hejtu i też niefajnych zachowań przemocowych i tak dalej, ja próbowałem to różnym ludziom wytłumaczyć. Niektórzy ludzie tego w ogóle nie kumali. Że to akurat w momencie, kiedy załóżmy, nie wiem, jest sobie ktoś na zebraniu, na radzie pedagogicznej i zaczyna mówić, no, że są pewne takie osoby, które tutaj zachowują się tak i tak, gdzie ludzie się domyślają, że to pewnie chodzi o tę osobę, no to jest właśnie forma naprawdę mega przemocowa. No to jest, w psychologii to czasami się nazywa grą władzy, nie? Manipulacją po prostu, czyli próbą załatwienia spraw nazywaniu po imieniu. I dlatego wiesz, Marcin, i dlatego ja tutaj na przykład na podstawie Pottera właśnie, odnosząc się do tych lekcji legidimensji i oklumencji, które robił Snape Paremu, ja wyjaśniłem, co to jest manipulacja, że to się rozgrywa poniżej progu racjonalności. I jakby powiem szczerze, że znam niejednego człowieka, który to czytał, który mówi, o tak, rzeczywiście, zgadzam się i tak dalej, ale ja na przykład obserwuję, że ta osoba na przykład na co dzień daje się po prostu nieustannie, jakby wiesz, manipulacji. I wiesz, i to jest problem, a z drugiej strony ja mówię, Przemek, no ty nie możesz być odpowiedzialny za czyjeś wybory, ten proces wychodzenia z tej jaskini, no po prostu, wiesz, sobie trwa i tak dalej. Natomiast powiem tak, że ja kiedyś pamiętam, jak na olimpiadzie filozoficznej jeden z moich uczniów wybrał taki temat, w którym było zawarta fraza terapia społeczna. Ja czasami mam wrażenie, że rzeczywiście jakby to, co na pewno jest potrzebne, zarówno w aspekcie walki z dyskryminacją i w ogóle ogaru szkoły, to jest pewnego rodzaju terapia społeczna. Natomiast ponieważ no, na tę chwilę to nie jest jakoś systemowo zrobione, to mam takie poczucie, że cały czas kluczowa rola jest jakby po stronie jednostki. Żeby jednostka widząc to, nie, jakby umiała reagować i dokonywała tych wyborów na zasadzie, żeby każdy nie patrzył na innych, tylko jak Dumbledore po prostu popatrzył na siebie i powiedział, ok, zrobię wszystko, żeby wybrać to, co słuszne, a nie to, co łatwe, nie, na tej zasadzie. Jest takie jedno pytanie, które ja zawsze zadaję tutaj na tych spotkaniach. Nie wiem, czy się przygotowałeś, Przemysławie. Ups. Więc pytanie związane z... To myślałem, nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie powiedzieć. Czasami lubię I sobie tak powiegać takiego belfra. Ale cudownie, to jest w ogóle, wiesz, mój klimat. Związana z męskością. W ogóle z tematem męskości. I zadaję to pytanie wszystkim gościom, którzy tu przychodzą. Czym jest dla nich męskość? Czy w ogóle jest, w ogóle dzisiaj się powinno w ogóle mówić o takim temacie, bo to też jest ciekawe, nie? Czy w ogóle się powinno używać takiego terminu?
Czym jest dla ciebie męskość, Przemek? Wiesz co, powiem szczerze, że jest mi trudno na to pytanie odpowiedzieć. Z tego względu, że ja nie mam żadnej definicji tego w sobie. W sensie, ja potrafię tam podać definicje różne, ale jakby takiej w sobie i tak dalej. Ja natomiast jakby mam spostrzeżenia, które wyłaniają się jakby no, siłą rzeczy w ciągu mojego rozwoju, bo kiedyś, dawno temu, jak się próbowałem leczyć z homoseksualności, tak, miałem ten epizod w życiu, to no, miałem na to ten temat trochę inne przekonanie. Inne zdanie. No tak, ale to mówię, na szczęście to było dawno nieprawda. Natomiast chodzi o to, że ja jakby na tym obecnym etapie życia wiem, że męskość, samo w ogóle to określenie jest niesamowicie uwikłane w różnego rodzaju znaczenia, konteksty i tak dalej. I ja tak naprawdę robię wszystko, mówię tu w kontekście samego siebie, żeby dokonywać, no właśnie, dekonstrukcji, jak to powiedział Derrida, a może jakiejś, nie wiem, jeszcze innych form krytyki, na przykład Kanta, takiego chodzenia z taką lupą, odkrywać to, co tkwi w moich jeszcze gdzieś tam głęboko przekonaniach, a co rzeczywiście jest takim konstruktem kulturowym. Więc powiem w ten sposób. Dla mnie męskość jest wyzwoleniem ze stereotypów, z którymi ona się wiąże w naszym społeczeństwie. I mam takie wrażenie, że im bardziej ja się z tego wyzwalam, w dość dużym stopniu już jestem z tego wyzwolony, ale na pewno cały czas proces jeszcze przede mną, tym żyje mi się lepiej i ja odczuwam, trudne do wyrażenia, ale jednak takie połączenie tu, gdzieś tam, odczuwam radość, dumę, wdzięczność z mojej męskości. Im bardziej z każdym rokiem, nie wiem, oddalając się od różnych, po prostu właśnie niszcząc, dekonstruując różne stereotypy. Więc gdybym miał naprawdę to krótko odpowiedzieć, to męskość jest dla mnie czymś stale odkrywanym i męskość jest dla mnie wolnością i wyzwoleniem. No. Pamiętasz taki moment, kiedy pierwszy raz powiedziałeś, jestem facetem, jestem mężczyzną? Sobie? To jest pytanie naprawdę trudne. Wiesz co, mam takie wrażenie, że nie wiem, czy to był pierwszy moment, ale wiem, który moment był szczególny. Jak na 5. roku studiów całkowicie dokonało się przewartościowanie mojego życia, bo ja od trzeciej klasy liceum, w trzeciej klasie liceum jakby przeżyłem miłość życia, ówczesnego życia, o tak to ujął. I w wyniku tych moich różnych takich lęków, pewnych takich naleciałości religijnych i tak dalej, nie miałem odwagi, żeby wypowiedzieć wtedy to, co chciałem i w ogóle. Potem tłumaczyłem sobie przez tam 2 lata następne, że człowiek właśnie, który no, można powiedzieć, stał się tą miłością życia, no, że on jest hetero, to tam pół biedy. Niestety dowiedziałem się w momencie, że on jest gejem, więc ja potem żyłem z takim przekonaniem, że kurczę, no, że chyba ze mną coś jest nie tak. Naprawdę. Dla mnie to był czas zanurzenia się w siebie niesamowicie, terapii w ogóle. I w momencie, kiedy ja już to sobie poukładałem, kiedy skumałem, że to nie może mnie definiować, mojej atrakcyjności, wartości, bla bla i tak dalej, sobie szedłem wygodnie tutaj, dzielnie. Nagle ten człowiek, 5 lat od tego momentu, który był w liceum, wychodzi z taksówki, zresztą trochę tutaj o tym piszę, i po prostu ja w tym momencie jakby dokonuje się we mnie coś, czego nie, jakby wcześniej nie pamiętam, żebym w tej przestrzeni, powiedzmy, emocjonalnie był w stanie coś takiego zrobić. I mówię mniej więcej coś takiego, że wiesz co, ja już mam dosyć jakiegoś takiego ciuciu sruciu. I po prostu walnąłem tam na środku tej ulicy. Jemu mówię, słuchaj, w ogóle, wiesz, kochałem cię na zabój i w ogóle koniec, kropka. I co ciekawe, to mnie jakby po tym
usłyszałem coś w rodzaju wzajemnie. I w tym momencie moje życie się przemodelowało dlatego, bo nagle się okazało, że jakby całe to przekonanie, że ja byłem, powiedzmy, nie wiem, jakiś, że to się nie udało czy coś, to po prostu nagle się okazało, że to jednak, że jakby to było wzajemne. I teraz co ciekawe, ja wtedy właśnie w pełni, w wyniku tego doświadczenia, zrozumiałem całym sobą, że ja nie wyobrażam sobie dalej iść życiem, w którym ja będę, nie wiem, człowiekiem z powodu jakiejś, nie wiem, religijności, na przykład nie wchodzącym w związek z mężczyzną. I co ciekawe, w momencie, kiedy ja sobie to uświadomiłem, że tak, chcę spędzić życie z mężczyzną, że kocham mężczyzn, że tylko mężczyzn jestem w stanie, co mi się w stanie podobać, tylko mężczyzn jestem w stanie kochać i chcę spędzić życie u boku mężczyzny, wtedy ja tego nie zapomnę. Poczułem się stuprocentowym facetem. Ale to w taki sposób, że mnie to po prostu, mnie to jakoś, nie wiem, zelektryzowało w ogóle. To jest niesamowite i właśnie dlatego jak ja słyszę czasami takie rzeczy różnego rodzaju, takie absurdalne, że o, facet gej, co tam z męskością wspólnego, zresztą teraz to w ogóle świetnie widać, jak osoby homoseksualne bronią Ukrainy, Wiktor Pylipenko, to jest świetny, świetny po prostu przykład tego, jak to nawet niektórzy mówią, że proszę, cioty w rurkach nagle są dużo silniejsze niż powiedzmy, dużo bardziej męskie, tak to nazwijmy, stereotypowo, typowo niż ludzie, którzy próbowali udowadniać wszystkim, że są bardzo męscy. I chodzi po prostu o to, że jakby wbrew tym różnym stereotypom, to jest niesamowite, że w momencie, kiedy właśnie, że ja wtedy to poczułem i ja już teraz to wiem i to właśnie wiąże się z tą definicją męskości, że męskość ja jakby poczułem jak taką fontannę, lawinę i wszystkie takie wielkie rzeczy, w momencie, kiedy przyznałem się całkowicie przed sobą do siebie. I myślę, że dlatego właśnie męskość jest po prostu przede wszystkim autentycznością, samoświadomością i stanięciem w prawdzie o sobie. Dla mnie mężczyzna, granie człowiek, ale mężczyzna, ja jako mężczyzna, nie wyobrażam sobie mówić o sobie mężczyzna i w ogóle, gdybym ja uciekał od swojego spojrzenia w lustrze. I spojrzenia na siebie i w siebie. I tyle. Tak jest moje tego. Bardzo się cieszę, że tak piszecie w ogóle. O, Asia. No bo to słuchaj, to Asia z pokoju obok pisze, a ja wiesz, mi się skojarzyło od razu, że też pomyślałem o tym, o czym mówisz, że to jest w zasadzie taka cecha, która jest stereotypowo utożsamiana z byciem męskim. I ja tutaj tak bardzo dużo w ogóle w tobie odkryłem odwagi do bycia sobą, nie? Że to jest w ogóle jakiś czat, nie? Bo to w zasadzie rzeczywiście stereotypowo też ta odwaga jest z męskością często utożsamiana. Tak. A ta odwaga, czyli wychodzenie na arenę, co jest związane z silnymi emocjami, działaniem mimo strachu i tak dalej, do tego, żeby mówić, że jestem takim facetem, jakim jestem. Że jestem, właśnie zobacz, jestem taki, że mam odwagę żyć tak, jak chcę żyć. Wiesz co, ja nie pamiętam, w którym to było picturebooku w tym momencie, bo one mi się w ogóle teraz ostatnio, zwłaszcza jarałem się tym, że twardziele też czują, ale to było we wcześniejszym. Ja nie wiem, czy to nie było w jednym z tych serii Mój cień jest różowy. Tam było świetne, takie zrymowane, to Michał Rusinek chyba to rymował, jeśli dobrze kojarzę, tłumacząc, że mężczyzna owszem walczy, tak, jak najbardziej z wojownikiem, ale ta walka dotyczy wartości. Jest dokładnie to. I odwaga. Pewnie, że tak, ale ta odwaga przede wszystkim dotyczy mnie samego i właśnie zderzenia się po prostu, zderzenia się jakby z sobą samym. Ja naprawdę, jak wiesz, powiem szczerze, obserwuję różnych ludzi, znaczy to ja już dawno potrafiłem na studiach to jakby nazywać, tak, no bo to jednak dla studenta drugiego roku psychologii nie jest trudne, żeby zobaczyć człowieka, który krzyczy hasełkami religijnymi, że wie, że on zapewne po prostu jest to mocne jakby odcięcie się od siebie. Natomiast ja ostatnimi czasy właśnie to tak zobaczyłem w pełnej krasie jakby społecznie, że właśnie ludzie, którzy tak bardzo krzyczą i próbują niszczyć osoby LGBT+, odwołując się do stereotypów, one same po prostu właśnie
tam nie ma odwagi. Właśnie paradoksalnie to są najmniej męskie osoby, jakie ja znam, tak szczerze. No bo błagam, co to jest w ogóle za odwaga, kiedy jestem arcybiskupem z instytucji religijnej, która ma wielkie przywileje w tym kraju, staję i mówię, że mniejszość jest zarazą. Gdzie tu jest odwaga? Serio, no jakby ja tego nie widzę. To nie jest jakby sztuką po prostu być częścią uprzywilejowanej większości i w ogóle mówić, jak świat powinien wyglądać, jak macie ludzie żyć. Dla mnie odwaga jest właśnie najpełniejsza wtedy i to myślę najlepiej wyraża postać, którą uwielbiam z uniwersum Harry'ego Pottera, Neville Longbottom. On już w pierwszej części, on Dumbledore nagradza Neville'a 10 punktami, które okazują się jakby no po prostu decydujące, jeśli chodzi o zwycięstwo Gryffindoru, ale on nagradza Neville'a dlatego, że on tak naprawdę sprzeciwił się Harry'emu Potterowi i to potem Neville zabija ostatniego Horcruxa. Jakie to jest, przepraszam za wyrażenie, ale no tak to teraz pomyślałem, jakie to jest kurwa symboliczne. To jeszcze ostatnia rzecz, bo już mamy kończyć, a ja w ogóle jutro mam samolot rano i muszę się jeszcze pakować, ale... O Boże, a gdzie, przepraszam, zdradź to, proszę. Nie, jutro zdradzę, nie chcę jeszcze... No dobrze, zdradzać. Ja po prostu kocham latać i w ogóle dlatego... To jutro zdradzę, ale powiem... bo jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz w kontekście tego, co powiedziałaś, czyli takiej odwagi do bycia sobą, bo wiesz, mój wniosek jest taki, ja to pytanie zadaję o męskość podczas każdego z odcinków Maski Męskości i to jest też moje pytanie, bo ja nie mam odpowiedzi na to pytanie i ja myślę, że też dlatego to ta seria, bo ja sam szukam odpowiedzi, czym właściwie jest męskość. I wiesz, i tak sobie im dłużej to robię, tym więcej mam odpowiedzi, że to nie ma znaczenia, to pytanie w zasadzie, ta odpowiedź mogłaby być równie dobrze udzielona w przypadku pytania o kobiecość, że to jest odwaga bycia sobą i o męskość. Natomiast dlatego sobie pomyślałem, to powiedz mi jeszcze na koniec, jak my możemy uczyć tego w szkole? Jak my możemy uczyć tej odwagi w szkole do bycia właśnie takim mężczyzną czy kobietą, jaką chcemy być w zasadzie, bo to chyba jest taka odpowiedź, nie? Ojej, wiesz co, ja może powiem tak, przy czym zastrzegam, że ja wiem, że dla wielu osób ta odpowiedź może się wydać utopijna. Utopijna w tym rozumieniu, że no, patrząc na to, co jest w tej chwili, wydaje się to niemożliwe. Ale ja przypominam, że w roku 1960 no jeszcze nie stanęliśmy na Księżycu i myśleliśmy, że po drugiej stronie żyją różne ludki, więc rzeczywistość potrafi się zmienić w ciągu roku. Ja powiem tak, że ja sobie nie wyobrażam, żeby częścią systemu edukacji, częścią w ogóle jakby edukacji jako takiej nie była edukacja psychologiczna, antydyskryminacyjna, edukacja seksualna, psychoseksualna. I to jest najlepszy kierunek, jaki można obrać. Ja nie ukrywam, że ja dlatego między innymi czasami się śmieję, że udałem się w podróż do zakazanego lasu, bo jakby no powiedzmy 2 lata temu poparłem Szymona Hołownię i czując, że to się wyleje hejt, ale no, on się wylał w stopniu takim... Przestałeś być neutralny politycznie, bo to też jest taki temat, tak? O to chodzi? Tak, no oczywiście ja myślę, że to się wiele nałożyło, natomiast jakby mi to wtedy bardzo pokazało, nie? Że jak bardzo często mówi się na przykład chociażby o odwadze, ale ona ma pewną granicę. Natomiast jeżeli człowiek naprawdę wyjdzie przed szereg, a ja to wtedy zrobiłem, no to wtedy dopiero się zaczyna problem. I teraz jakby chodzi o to, że tak. I wiesz co? I powiem szczerze, że mnie różne osoby pytają, dlaczego ja to zrobiłem. Właśnie miałem takie poczucie, że różne doświadczenia życiowe mi to pokazały, że dużo osób mówi o tym, dużo osób mówi, ale nie robi tego kroku. Na zasadzie, okej, to teraz trzeba to zrobić. Ja jakby popierając wtedy Szymona w tych wyborach prezydenckich, ten krok zrobiłem. To bardzo bolało, bo to jest rzeczywiście
no to było wyjście przeciw i tak dalej, ale właśnie wtedy czułem, że kurde, no wchodzę do zakazanego lasu, tak, ale po to, żeby się wchodzi do tej pieczary, żeby wyjść z tym trofeum. I minęły 2 lata i rzeczywiście jakby mam taką świadomość, że to była najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić, bo jakby ja wtedy jasno pokazałem wielu osobom, że jeżeli my nie zrobimy wszystkiego, żeby rzetelna edukacja stała się jakby częścią systemu, no to sorry. Jakby to będziemy ciągle o tym rozmawiać, tak? To jest jakby na tej zasadzie. Ja nie ukrywam, że naprawdę ja sobie nie wyobrażam po prostu tego, działając dalej, robiąc różne rzeczy, żeby nie robić całym sobą wszystkiego wraz z innymi ludźmi, żeby każde dziecko w tym kraju miało do tego prawo. Bo ja cały czas powtarzam, ludzie robią fantastyczne rzeczy. Proszę zobaczyć, wszystkim mówię, zobaczcie, co robi Spunk Edukacja. Teraz mega akcja, dziewczyny zostały uniewinnione, co było oczywiste, rozsądnego człowieka. Ale chodzi o to, cudowne rzeczy, tylko właśnie na czym, problem nie jest w dziewczynach, wręcz przeciwnie, problem jest w tym systemie, bo Ola i Ania powinny, Ola Duras i Ania Jurek, one powinny być jakby takimi role modelami. I się powinno pokazywać na telebimach w szkołach, tak to ujmę, tak? W tym sensie tak to powinno wyglądać, że ta edukacja psychologiczna, seksualna, antydyskryminacyjna, ona w ogóle powinna być korową częścią, bo ja cały czas to podkreślam, jak mamy, kurde, robimy prawo jazdy, musimy pójść na cały kurs i zdać egzamin, żeby jeździć po drogach życia, znaczy po drogach świata, przepraszam. Natomiast w momencie, kiedy każdy z nas jakby siłą rzeczy porusza się po drogach życia, nikt tak naprawdę systemowo nie dba o ten kurs, tak? O to chodzi. I dlatego ja no mówię jasno, tak, że według mnie to jest absolutnie możliwe, zresztą przykład różnych krajów to pokazuje, że jest. To musi zostać uczynione częścią czegoś, co ja wolę nazwać jednak z angielska curriculum. Ale nie w takim rozumieniu, że to będzie, nie wiem, teraz kolejny przedmiot, którego będą stawiane oceny. Nie, 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 jeszcze raz nie. Ale znowu powtarzam, to można tak zrobić. Można, co pokazuje przykład bardzo wielu ludzi i właśnie to jest dla mnie kluczowe. My mamy już tych specjalistów ich trzeba tylko, i specjalistki, trzeba ich tylko dopuścić do tego. Ja czasami mam wrażenie, że moja rola w tym świecie jest taka, żeby po prostu doprowadzić kogoś do takiego punktu, w którym są wrota i ja pomogę te wrota otworzyć na zasadzie, żeby, wiesz, ja nie czuję się jako człowiek, który ma różne rzeczy, wiesz, jako archetyp Zeusa. Ja się czuję jako raczej archetyp klucznika, o tak bym to ujął. Więc i mam taką nadzieję, że wraz z energią wszystkich ludzi, naprawdę nie tylko ze świata stricte edukacji, tylko znaczy takiej szeroko rozumianej edukacji, bo Asia czy ty, wy jesteście tak samo ze świata edukacji, Marcin, tak? Że wspólnymi siłami, razem, my to zrobimy. Nie mam co do tego wątpliwości. Tego sobie życzmy. Tego sobie życzę. Mam nadzieję, że tak będzie, Przemek. Bardzo ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Bardzo cię przepraszam też i tutaj słuchacze, że przyciągnęliśmy dzisiaj, ale aż mi się nie chciał przerywać rozmowy z tobą. Mam nadzieję, że jeszcze dasz się kiedyś zaprosić i jeszcze pogadamy sobie o innych tematach związanych też z męskością. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Marcin, ja od razu chcę powiedzieć, wiesz co, że w sensie ja ci również dziękuję, wiesz co, bo właśnie to jest mega, bo my nie rozmawialiśmy przecież nigdy i trudno było nie zacząć tego tak, wiesz, trochę szeroko od edukacji w ogóle, ale to jest cudowne, jak ty to poprowadziłeś, jak pozwoliłeś iść tą ścieżką i nie mogę się doczekać naprawdę kolejnych spotkań z tobą. Myślę, że też dla wielu osób, czytając to, co wy tutaj piszecie, dla wielu osób, jestem przekonany, może to być najzwyczajniej w świecie mega cenne, że w ogóle o tym rozmawiamy. Ja myślę, że sam fakt, że my w ogóle to poruszamy, sam fakt, że ty pytasz, co to jest męskość, to jest coś, czego nie robi system edukacji, a ty to robisz. Więc dziękuję ci, Marcin, tak samo, naprawdę.
Dzięki Ci, Przemek, i dla tych wszystkich osób, które tutaj pytają, czy ta rozmowa będzie dostępna, ona nie zniknie. Po pierwsze, z Facebooka będzie dostępna, a po drugie, pewnie już dzisiaj wieczorem, ponieważ przez cały tydzień mnie nie będzie, wrzucę ją dzisiaj już na YouTube'a, więc ona się pojawi na YouTubie i niedługo też pojawi się na Spotify'u, tak jak wszystkie inne części Maski Męskości, które możecie sobie też na Spotify'u znaleźć. Bardzo dziękuję Ci, Przemek, za to dzisiejsze spotkanie, a Was wszystkich zapraszam 23 maja. Będziemy mieli kolejną Maskę Męskości i tym razem będziemy rozmawiali z Michałem Pozdałem, który jest seksuologiem. Michał! Zgadza się. On jest znamy cudowny. Się, znamy się z Michałem. Zresztą też mamy wspólną historię związaną ze studiowaniem, wspólnie pisaniem doktoratu. Usłyszałem, mamy wspólną historię związku i myślę, Nie, nie aż tak, ale to była relacja, która związała nas tak chyba na całe życie. Pisaniem bardziej tego niż związek, pisaniem tego samego promotora. W każdym razie z Michałem będziemy rozmawiali o temat kolejnej maski to serce mężczyzny i będziemy rozmawiali o miłości, będziemy rozmawiali o związkach, będziemy rozmawiali o tym też, czym zgłaszają się faceci do terapeuty, do psychoterapeuty i do seksuologów. Michał seksuolog i terapeuta par i no i też mężczyzn i kobiet opowie nam trochę, i autor książek opowie nam trochę o tym, jak to obecnie wygląda i z czym się tak naprawdę borykamy. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i bardzo też Tobie, Przemek, dziękuję. Do zobaczenia 23 maja. Buziaki, trzymajcie się. Pozdro. I dobrego wieczoru. Cześć. Cześć.